Dobra, Robert powiedz, w czym dzięki wychowaniu w Sienia Wieżarskiej miałeś przewagę nad rówieśnikami z większych miast? Jak sądzisz? E, ja się nigdy nie zastanawiałem, czy, czy miałem przewagę, czy, czy, czy nie. Chyba raczej wychodziłem, chyba miałem trudniejszy start. Trudniejszy? Trudniejszy start. E, polegało to na tym, że ja jako e, powiedzmy sobie na nastolatek z małej miejscowości, mała miejscowość to jest 850 mieszkańców, to mhm. o takiej miejscowości mówimy. No. To jest jedno skrzyżowanie, to jest szkoła, to jest remiza, to jest cmentarz. To jest boisko do gry w piłkę takie klepisko. Mhm. I, I po trzeciej klasy, klasie szkoły podstawowej moja mama, kiedy byłem na wakacjach, wymyśliła mi taką fajną wolkę, że jak wróciłem, to ona powiedziała, słuchaj, od czwartej klasy będziesz chodził do miasta, przynoszę cię do szkoły o najwyższym poziomie. No to wiadomo, że ja jako klasista okay. nie za wiele miałem do gadania. No. Pamiętam, że to była sytuacja taka dla mnie dosyć mało komfortowa, tam się rozryczałem, próbowałem trochę mamy szantażować, oczywiście postawiona na swoim. I mm, od września jako czwartoklasista już chodziłem do szkoły o najwyższym poziomie w mieście. Mm -hmm. Wobec tego y początki miałem bardzo trudne, to na, na swoim przykładzie muszę powiedzieć, że do momentu kiedy My pobiliśmy się, z, ja się pobiłem z najsilniejszym chłopakiem w klasie, przed WF-em i dałem mu radę. Dopiero, dopiero, no to było takie wiecie, no, ale generalnie, ale generalnie tak, to był Jacek, Jacek Biedziak, mam z nim do tej pory kontakt, to było mhm. lata temu, ale rzeczywiście dałem mu radę i dopiero w tym momencie zyskałem szacunek. A wcześniej po prostu mówili do mnie wieśniak, ja byłem gorszy. Gorzej się uczyłem, no bo ten poziom na wsi u nas był trochę, no jednak mimo wszystko niższy kiedy oni już byli na etapie na przykład matematyki mnożenia i dzielenia. Ja byłem na etapie dodawania na przykład. Mhm. Ale to też wzbudziło we mnie jakieś takie. Jestem. Chyba przez to byłem taki. Jestem wciąż taki bardzo ambitny, że chciałem doskoczyć, przeskoczyć, być lepszy we wszystkim. Mhm. I to też się chyba wzięło, jeżeli. Nikt mnie o to nie pytał, to jest ciekawe pytanie. Ja, to był taki pamiętam pierwszy WF, kiedy się okazało, że bardzo słabo mi idzie bieganie i że jestem gdzieś tam czwarty, szósty. Mhm. I pamiętam, że wtedy ojcu powiedziałem: Słuchaj, ja będę trenował, mamy taki las od, od ojca, od domu do tego lasu. Aha. Jest mniej więcej jakieś trzy kilometry. Ja mówię, będę do tej pory biegał, aż będę w pierwszej trójce. A ojciec pamiętam, powiedział mi: słuchaj, to nie liczy się, że ty jesteś drugi, że ty jesteś trzeci. Musisz być pierwszy. Nikt nie pamięta o tym, kto jest drugi. Okay. To takie ambicje gdzieś tam. Tak. I ta mała miejscowość, wbrew pozorom, ona, ona mi potem pomagała. Ja zawsze miałem w sobie więcej ambicji. Wiedziałem, że muszę więcej... To pracować. o to pytałem, tak. dlatego... Że muszę więcej pracować, że... Mhm. Że muszę trochę więcej włożyć, pracy. Czasami, Motywacja. nawet jeśli nie miałem talentu, to wiedziałem, że ciężką pracą można gdzieś doskoczyć. I tak mhm. jest w każdej dziedzinie. Ja do tej pory to pielęgnuję. Myślę, że ciężka praca, ale tak naprawdę ciężka, nie że tylko mówimy, tylko że tak. rzeczywiście. Tak. To mi pomagało i pomaga do tej pory. To powie. jest wydaje mi się taki kompleks osób z mniejszych miejscowości. Chcą coś udowodnić, chcą coś pokazać tym, tym, tym miastowym, w cudzysłowie oczywiście. Wiesz co, nie wiem czy tak to, sobie jest to jest kompleks. Może to i jest kompleks. Wiesz, nagle... Na początku. Ja sobie zdałem po latach dopiero, że rzeczywiście sytuacja jest o tyle trudna, że dzieciaki z małych miejscowości mają gorszy start. Jestem tego najlepszym przykładem, mm -hmm. dlatego kilka lat temu założyłem fundację, ona się nazywa Ściernisko, ona pomaga dzieciakom mm -hmm. z małych miejscowości lepiej wystartować, organizuje kolonie edukacyjne, dzieciaki mogą, y, albo przyjeżdżają tam do nich, artyści do małych miejscowości, Artyści, rzemieślnicy, wszystko po to, żeby wśród tych małych, małych dzieciaków, które gdzieś tam mają taki no, mały horyzont, mm -hmm. ja przypominam sobie, że dla mnie wyjazd do Zielonej Góry oddalony o 42 km to było tak jak wylot w kosmos. Słuchajcie, jadę do Zielonej Góry autobusem, podróż trwa godzinę. bilet, bilet z pół roku temu kupiłem. To było naprawdę, to no, było naprawdę to wielkie dziękuję. przeżycie. Mm -hmm. Potem sobie zdałem sprawę, jak przyjechałem do Warszawy i zacząłem pracować tutaj w Rock Radio i spotkałem e, kolegę, on, on się nazywa Mariusz Nałęcznieniewski, on pracował w Radio Z. I on mi powiedział: Słuchaj, myśmy mieli. Myśmy wystartowali do Radia w tym samym momencie. Tylko w związku z tym, że on jest z Warszawy, od razu poszedł do Radia Z, a ja, w związku z tym, że jestem z mojej miejscowości, poszedłem do Jeleni Góry, do Radia Lokalnego. I ten start nie był równy, chociaż mhm. wystartowaliśmy w tym samym momencie. Było warunkowane pochodzeniem gdzieś tam bardziej, yy, tak? Mała miejscowość to też powoduje, że, tak jak powiedziałeś, że to są jakieś kompleksy. Yy, natomiast trzeba o tym zapomnieć. Yy, mhm. Oczywiście. Wszyscy rodzimy się tacy sami, mamy takie same możliwości, możemy spełniać swoje marzenia, nie wolno o tym zapominać. Trzeba sobie przypominać o tym przede wszystkim, bo to jest tak, że yy, wiesz, to nie musi być jakieś ogromne marzenie pod tytułem, że chcesz być kosmonautą i polecisz w kosmos. Ale jeżeli jesteś z małej miejscowości, masz takie marzenie, możesz polecieć. To dowodów jest całe mnóstwo. Wszyscy, jest wielu artystów śpiewających, aktorów, którzy pochodzą z małych miejscowości. Ale wielu, wielu sportowców ma takie podejście, nie masz poczucia? To, 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 ja tu słyszę majst sportowca. <mum> Słuchajcie, no e, Anita Wodarczyk, która jest mistrzynią olimpijską, ona trenowała rzut młotem pod mostem, bo nie było warunków, prawda? Wielu no. jest takich zawodników, e, muzyków, gdzie, gdzie ta, myślę też... Mała miejscowość i pochodzenie, właśnie z takiej małej społeczności, to raczej była trampolina. Trampolina. Musiałeś. Mentalna pracę. trampolina, mam powiedzieć. Tak, po ale musiałeś włożyć więcej pracy też, hmm. żeby udowodnić sobie, żeby udowodnić innym. Fajnie, że to, to się przekuwa w ten wysiłek, a nie taki kompleks, że ciągle oglądasz się za siebie. Ja mam to za sobą, już mam 48 lat, natomiast przez 18 lat robię kabaret. Tak. Robimy różne rzeczy w telewizji. Natomiast. Chyba jestem dumny z tego, że nie zapomniałem i nie zapominam skąd jestem, gdzie jest mój dom. Nie mam wody sodowej. To też ten program, który zrobiliśmy całkiem niedawno z ojcem. Mm -hmm. dwa, mm -hmm. dwa sezony pokazały mi, jak wiele osób też kocha i, i utożsamia się z takim stylem życia. Takim normalnym, prawdziwym, nieulepszonym bez filtrów, tak. żyjemy w, w świecie mediów społecznościowych, gdzie wszystko jest pod, pod filtr, gdzie, gdzie młodzież ogląda i, i dąży do jakiegoś ideału, do którego nie można, nigdy, tak. nie można się z nim zmierzyć. Jest nieosiągalne. Tak, jest nieosiągalne. A tutaj nagle jesteśmy w Sieniawie. To jest moja Sieniawa, to wszystko jest prawdziwe. No, jeżeli, jeżeli nie leci woda, to ona naprawdę nie leci, tu jest nieposprzątane. Mhm. No jest nieposprzątane, to nie jest tak, że to nie mieszkamy w, w domu idealnej pani domu, tylko to po prostu jest wiejski dom. No. Jasne. A propos właśnie tego programu, o którym, o którym powiedziałeś, czyli właśnie rzeczy, których nie Nauczył mi ojciec, mm -hmm. to powiedz mi, Robert, to była troszkę ostateczność? Taki pretekst do tego, żeby zbliżyć się troszkę do ojca. Mm. To przede wszystkim. To byłby ciekawy pomysł, na zbliżenie się to do ojca, Zrobimy program. Tak gdzieś, no? to było zrządzenie losu przede wszystkim? To, nawet Aha. nie zrządzenie losu, ja powiedziałbym, że to jest dar. Dlatego, że ja okay. wyszedłem z domu mając lat 15. Jak już wyjechałem do szkoły średniej, to już do domu nie, wraca nie wracałem sporadycznie, tylko żeby tam. Raz w tygodniu wziąć walizkę, zmienić, że mama mi zrobi, robiła pranie, brałem słoiki i jechałem do tak. Jeleniej Góry. Mm -hmm. Potem z tej Jeleniej Góry w kilka innych miejsc, bo mieszkałem i w Bielsku, mieszkałem i w Tychach i w Katowicach. Wasze rejony. Tak, trochę, trochę pojeździłem, więc mm -hmm. od 15 roku życia byłem gdzieś poza. Mama jakoś przedwcześnie odeszła, a z ojcem miałem taki kontakt bardzo napięty. trochę mm -hmm. i, I potem on się stał taki sporadyczny. Mm -hmm. Trochę go też obwiniałem za niektóre rzeczy, że nie potrafił... Że nie umiał mi pewnych rzeczy wytłumaczyć, powiedzieć. Oczywiście dopiero po latach teraz, kiedy robiliśmy ten serial, zrozumiałem, że byłem po prostu głupi. Po prostu. Nie, nie patrzyłem na to szeroko, patrzyłem tylko swoimi oczyma, a nie, nie wiedziałem, co on czuje, a też nie mieliśmy okazji tego przegadać. I nagle wyobraźcie sobie, jest taka sytuacja, że dostaję telefon od, od, od takiej znajomej asystentki reżysera, która mówi: Słuchaj, bo jest, jest taki projekt. I chcielibyśmy się z Tobą spotkać, bo wydajesz nam się idealnym facetem do tego, żeby w ten projekt wejść. To jest taki format duński. Ja mówię, dobrze nie opowiadaj mi, spotkajmy się. Spotkaliśmy się tak jak teraz, rozmawialiśmy dwie godziny. Podczas tej rozmowy dowiedziałem się, że to chodzi o to, że to jest ojciec, to jest syn, jest ich relacja, to jest prawdziwe, to jest nie Oczywiście program polega na tym, że spełniamy jakieś marzenie mojego taty, a przy okazji mm -hmm. nasze relacje w, jakim, w jakiś sposób się tam lepią tak. pod okiem kamer. E... Ja byłem przekonany, że mój tata się nie zgodzi. Mm -hmm. On od śmierci mamy jest raczej taki trochę zamknięty, nawet ta furtka od ganku Symbolizuje gdzie ta Sparky. ona jest tam gdzieś zawiązana łańcuchem on tam nikogo nie wpuszcza on nie potrzebuje a jak ktoś chce to nie chce przyjdzie z drugiej strony ja mówię tata ale z drugiej strony biegają psy no właśnie także to jest tego typu okay. rozgrywka więc ja dzwonię do niego i mówię tata słuchaj bo jest taka sytuacja Możemy zrobić fajne, fajną rzecz razem. Przyjedzie tylko widzisz. To jest taki serial. Jeszcze za dużo nie wiem, ale generalnie składa się to do tego, że przyjedzie do ciebie 9 osób. To jest ekipa, to mm -hmm. są operatorzy, to jest świetlik, to, 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 są, to, tak. to jest reżyser. to 9 osób będzie u ciebie przez miesiąc w domu. Eee, czy ty się zgadzasz? I on mnie zaskoczył, bo on powiedział: No a ty będziesz? Ja mówię: Tak będę. No to, no to ok, ale na pewno ok. No i słuchajcie, i ten moment, kiedy ja jechałem do Sieniawy, a potem kiedy rzeczywiście zderzyłem się z tą machiną całą, bo to była duża machina, duża produkcja, był dla mnie bardzo stresujący. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że ja tak naprawdę, jeżeli chodzi o stres, o, o, o nerwy, ja się bardzo denerwowałem. Tata jest. Chory, on jest pacjentem onkologicznym. To po pierwsze. Po drugie, nigdy w życiu nie miał do czynienia z kamerą. To jest zupełnie co innego: mówi do mikrofonu, do kamery, kiedy masz przed nosem kamerę i reżyser mówi: No proszę pana, panie Zbyszku, proszę powiedzieć nam coś tam. I musisz zachowywać się naturalnie. Jeżeli masz doświadczenie w tego typu, w tego typu sprawach, no to sprawa jest zupełnie prosta. Natomiast okazało się, że ja niepotrzebnie się zupełnie martwiłem. Martwiłem się i o niego, i o siebie, i o jego zdrowie, i o to, jak on to zniesie. Potem jeszcze włączył mi się dodatkowy mechanizm pod tytułem, a jak ocenią to nasi znajomi, koledzy, że nagle, no kurczę, jesteśmy w tej sieniawie, no sieniawa tutaj leży, jakaś taczka tutaj, coś, to nie jest tak wszystko poukładane. Gdzieś miałem, to było, przyznaję, że to było bardzo głupie i bezsensowne z mojej strony, ale wtedy rzeczywiście... Jest taki perfekcjonizm w wgrany troszeczkę, jeśli chodzi o media? Wiesz co, chyba nie chcesz wszystkiego od razu pokazywać. Okej, czyli tak... Wiesz, no to jest co innego, kiedy prowadzisz swoje media społecznościowe... Powiedzmy, Instagram i wrzucasz tam wybrane przez siebie zdjęcie, ja bo uważasz, że to jest okej. Okay. A co innego, jak otwierasz drzwi, wpuszczasz ludzi i mówisz, Kaman, on, chodźcie, zobaczymy, zobaczymy, jak tutaj tata mieszka. No, w łazienka trochę ściana poplamiona, o tutaj taka patelnia trochę obdrapana. To, to nie to było już tak. To mocne obdarcie się tak z Tak, taki... tak więc ja sobie dopiero zdałem na miejscu sprawę, że. Ojej, a co jak ludzie powiedzą, Aha. że to jest takie specjalnie, takie pompowanie, jeszcze wziął chorego tatę, żeby pokazać? Okay. Że, a jeszcze był taki moment, dosyć, bo, hmm. bo, bo mm, w czwartym, zdaje się, odcinku poszliśmy na cmentarz do mojej mamy. To jest najtrudniejszy tak. moment w ogóle, hmm. w, w, w jeden z trudniejszych w tym pierwszym sezonie. A jednocześnie y, trudna sprawa, bo myśmy z tatą nigdy nie przegadali tego tematu. Mama umarła przedwcześnie. I to było nieprzegadane, bardzo trudne. Ja do dziś nie mogę sobie poradzić ze śmiercią mamy, wobec tego bardzo często obracam to w żart i żartuję sobie, żongluję tą śmiercią tak. To... Wiem, że mama patrzy i się śmieje, no, ale okej. Okay. To chyba też jest jakaś metoda, co? Tak Taki wentyl bezpieczeństwa. Mhm. Wiesz, no, po mhm. prostu ja tego nie zaakceptowałem. Nie zgadzam no, się okay. na to, że jej nie ma i po prostu i tyle. No. Mhm. E, I nagle słyszymy od reżysera, słuchaj, dzisiaj pójdziecie na cmentarz. Ja mówię, kurde, to się nie uda. Pójdziecie na cmentarz. Ja mówię, ale my z ojcem nigdy nie chodzimy. Może dwa razy byliśmy, trzy razy byliśmy, pójdziecie na cmentarz, my zrobimy to tak, żeby to było intymnie, żeby to nie było jakoś. Żeby A tam ty... nie, jakby nie było tak, że mogliście jakoś negocjować, tak? Tylko idziecie i koniec. Wiesz co, no, taki był pomysł. Mogłem powiedzieć, że nie idziemy, no ale generalnie jak już wchodzisz w projekt i mówisz ok, okay. zgadzam się, to Trzymaj nagle się nie czasem. będę stawiał swoich warunków. Nie, przepraszam bardzo, to może jednak nie, może w środę pójdziemy, aha, prawda? Aha, aha. Zwłaszcza, że to okazja do ciekawej konfrontacji, mimo wszystko, nie? Yy, ale i strach ogromny. Z pewnością. Mhm. Więc mówi, ojcu, idziemy. No i co? Mówi, to idziemy. No i yy, słuchajcie, no, jest tak, nigdy nie było yy, na cmentarzu tak, że ja, ja ja po prostu zawsze zachowuję się tak samo. Przychodzę, siadam, ryczę, yy, włączam ulubioną piosenkę mamy, to jest abba, abba. i chikitita, mhm. ja to włączam, siedzę, wypłaczę się, mhm. coś tam pogadam i idę. A nagle jesteśmy z ojcem i się konfrontujemy z tymi emocjami, to było tak mocne, bo nagle ojciec płacze, bardzo rzadko go widuję w takim stanie, kilka razy w życiu i widzę, że on stoi, nie może już uciec, bo zwykle to się rzuca, no a, a, przestań, przestań, odwracał się i gdzieś tam uciekał, mhm, prawda? była opcja, mhm. tutaj nie mógł, więc stał nagi z tymi emocjami, ja siedziałem, smarkani mhm. jesteśmy, słuchajcie, te kamery mhm. są gdzieś tam, nagle się stworzyła taka sytuacja, bardzo yy, wzruszająca. Skończyliśmy zdjęcia. Przyszli ludzie, operatorzy, przytulają nas. Słuchajcie, ta, to było wspaniałe, że podczas mhm. tych zdjęć ci obci, obcy ludzie z Warszawy, którzy, z ekipy, którzy tam przyjechali, wyjeżdżając, oni byli już rodziną. Oni tam mieszkają, oni jedli. No tak, Pierogi, gołąbki, mhm. to w ogóle, wiecie. Więc yy, mhm. te wszystkie odcinki w pierwszym sezonie były dla mnie bardzo dużym wyzwaniem. Yy, również dlatego, że tata nie szczędził mi yy, raczej krytyki Pochwał było niewiele. To nie było tak, że... I to jest wszystko prawda. Ojciec nie udaje. Ojciec taki jest. On taki... Mhm. Mm. Ale ta krytyka Cię dotyka? Czy Ona... zrozumiałeś to, że to jest Nie, ja się trochę wstydziłem tego na początku. Mówię, dlaczego on do mnie mówi, Zasuniłeś mi wszystko swoim g... G... głupim mózgiem na przykład. I ja sobie tak myślę, Jezu, co on do mnie mówi? Przecież to idzie w świat. Przecież to ludzie zobaczą, nie? Przecież ja jestem... I, i, przecież, przecież, no wiesz, I sobie myślisz, okay, jaki ty jesteś. Okay, przecież ja jestem, ja jestem znaną osobą, a ojciec... Ale z drugiej strony, słuchajcie, e, to jest mój ojciec. On ma do tego absolutnie prawo. Tak, nie on, nie? To jest... E, on ma taki sposób bycia. I mm -hmm. ja dopiero zrozumiałem po tym serialu, mm -hmm. że to tak naprawdę było... To, co się nam przytrafiło, to było przepiękne. Mnie bardzo zależało na tym. Ja o tym mówiłem wcześniej. Chciałbym, żeby mi tata tak po prostu powiedział, jak mówi ojciec do syna, kocham cię. Nie musi być żadna sytuacja do tego potrzebna, po prostu. Siema stary, o kurczę, coś tam, kocham cię, lecę. Tak. Wiesz, nigdy nie usłyszałem tego od tatu. On zawsze mówi to jakimiś innymi słowami, gdzieś naokoło. Mhm. I nagle jesteśmy przy kolejnym odcinku. Też bardzo fajna rzecz. Mhm. Kiedy reżyser mówi, dzisiaj będziecie jechać na ryby motocyklem, będziesz kierował. on mówi, ojciec się, się nie zgodzi, bo to zawsze on kieruje. Nie, nie, ty kierujesz, ojciec się z tyłu jedziecie, i tam na rybach chciałbym, żebyście. Nie y, pogadali sobie tak no o tym, co ty czujesz. Mhm. Pojechaliśmy na te ryby. Nawet gdzieś tam jakieś karpika ktoś wyciągnął, mieliśmy go przez chwilę. Słuchajcie, no i nagle jesteśmy, jest taka scena, jesteśmy przy ognisku, siedzimy. i Ja sobie pomyślałem, ona bardzo piękna wyszła, ona była bardzo długa, musieli ją zmontować, wyszedł tylko fragment, no, bo te odcinki były określonej długości. Mhm. I ja sobie powiedziałem, to teraz. Teraz tata mi powie, że mnie kocha. I. Jesteśmy tak bardzo intymnie, rozmawiamy. On się, tata się bardzo też otworzył. Ja mówię: Boże, jak on się otworzy, jak on fajnie gada, gadamy coś więcej, nie tylko o tym, jak się czujesz, jaka pogoda. I mówię do taty: Bardzo cię kocham. A on mówi: Ja bardzo dobrze o tym wiem. Słuchajcie, to był dla mnie wtedy taki yy, nie, że cios, tylko to był on dla mnie. Dlaczego nie powiedziałeś, że mnie kochasz? Tak krzyczę w środku i tak pamiętam, odwróciłem się. Zacząłem płakać. To trwało w nieskończoność. Potem po prostu stwierdziłem, że on w ten sposób to powiedział. Mhm, on w ten sposób to powiedział. I że to jest jego kocham cię. Tak, on nie musi mi mówić kocham cię. To, jest, to są ludzie, którzy się wychowali w innej epoce. To, to jest rocznik powojenny. Ludzie wtedy nie wychowywali dzieci. I nie chowali się w takich warunkach, jak my teraz. Mhm. Tam nie było, było work-life balance. I... Tak. tak to więc... Ciężko uzawętrzanie emocji, nie? Mhm. Więc a... mhm. jak skończyliśmy pierwszy sezon i e, robiliśmy serię wywiadów dla telewizji i e, jedna z dziennikarek z telewizji zapytała mojego taty czego się pan dowiedział o synu po tym serialu? I ojciec powiedział, dowiedziałem się o nim, że jest dobrym człowiekiem. Słuchajcie, um. ja po prostu, ja się, ja, 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 ja się bardzo wzruszam. Ja, tyle, co ja się osmarkałem. Te wszystkie rzeczy były dla mnie tak wzruszające. Nigdy przez całe swoje życie tylu pięknych chwil z ojcem nie przeżyłem. Uh -huh. Więc jak się okazało, że jest drugi sezon, to mówię tak, robimy. róbmy cokolwiek. Zresztą ludzie pisali do nas. jak Potem się okazało, że tata też jest gdzieś rozpoznawalny i pojechaliśmy do Krakowa na wycieczkę i uh -huh. podchodzą ludzie i. Poznają na przykład panią Irenkę. Czy możemy sobie zrobić zdjęcie? Widzę zakłopotanie pani Irenki, która nigdy w no, życiu tak, nie uczestniczyła no, tak, w całe jest... życie oczywiście. Co nie? ja mam zrobić? O ja mnie nie w <laughs> stanie, nie zrobię tutaj zdjęcie. i już jest git, co nie? Piątkę skasować? I słuchajcie, i jakby puenta tego serialu też jest cudowna, ponieważ ludzie z całej Polski wciąż przyjeżdżają do ojca tylko, żeby się na przykład napić kawy. Zobaczyć ten lumpex. Niekoniecznie coś tam kupić, ale biorą też od niego. Brama już jest otwarta? Tak, tak. Już wiadomo, że jak ktoś tam zadzwoni, zapuka czy coś, to ojciec zejdzie, bo nie ma. To fajny symbol. Fajny. No. Ale przyjeżdżają, wiecie, na kawę, na pierogi, pogadać. Ojciec mówi, że przywożą Fajne. mu jakieś zdjęcia, kartki, jakieś prezenty. On jest trochę zakłopotany, listy wciąż dostaje. Mhm. Teraz była powtórka sezonu. Ja dzisiaj odczytywałem takie korespondencje od, od, od ludzi, którzy się bardzo identyfikują. Ja się Mówią, znam. że zazdrościmy ci tej relacji, człowieku, bo ja nie mam już ojca na przykład. Osoby starsze trochę ode mnie, nie, że chciałbym chociaż mieć 5 minut, żeby porozmawiać, być w, tej, w takiej relacji. A myśmy tam naprawdę mieli fajną przygodę. I wszystko było prawdziwe. Słuchajcie, nic nie było udawane, podgrywane. Był nawet taki moment, kiedy ja nie wytrzymałem emocjonalnie, spadła. Na... Nie ma tego w serialu, ale to jest super rzecz. Mhm. Bo już, by, już byliśmy tak napięci. Ojciec ciągle mnie krytykuje: ja już tego nie mogę znieść. Wszystko muszę wykonywać tak, jak on chce. Chcesz coś zrobić? Nie musisz robić tak, jak chce o, Robert o, nagle miał 15 lat. No. Już kurde wiesz, no, ileż mhm. można. Masz jakąś wyporność, tak. docierasz do tej granicy mhm. i jesteśmy przy takim. Są kamery włączone, i jest taka scena, kiedy ja mówię ojciec. Nie mówię tak do niego, mówię tata. Mówię, tata Eee, Co? Te kraty. Tatu! Co? <laughs> tak. Te kraty trzeba wyczyścić i je pomalować. Nie, nie ruszaj tego, bo to odpadnie. Ja mówię, ale to jest, zobacz, to jest zasyfione, przecież to nie może tak być. Nie, nie ruszaj, bo to odpadnie. I po hmm. prostu odginam je lekko i one odpadły. Bo tam były po prostu przerzedzewiałe. To z 15 lat w ogóle jakiś tam złom. I to Jasne. odpadło. I wtedy, słuchajcie, kurwa, piłem ci! I to była dla mnie taka iskra. Słuchajcie, hmm. ja od razu się rozryczałem. Mówię, pierd ale nie robię! I wracam się i, i po prostu idę. Biegnie za mną ekipa z kamerami. Ja mówię, chyba nie będą tego kręcić. I reżyser, to fajni ludzie, naprawdę, reżyser mhm. mówi, że nie, 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 nie kręcimy mhm. tego. Ja się zatrzymuję tam na słuchajcie, na podwórku. Jestem w sz głębokim szlochu, słuchajcie, no. naprawdę, w rozpaczy jakiś, jak taki piętnastolatek. latek no. nie? bo ojciec mu właśnie nagadał i mówię do reżysera: Paweł, ja już kurwa nie mogę. Nie możemy tego kręcić, ja już tego nie chcę. Dobrze, ale poczekaj, uspokój się. Nie! Ja, Kryzys napadł. Naprawdę? I on mówi: dobra, poczekaj, poczekaj, zostawię cię, poczekaj. Zostawił mnie tak na 10 minut. I mówi, dobra, dawaj, kręcimy. I tam było takich kilka, potem przebitek, jak już przychodzę i się na przykład do końca odcinka z ojcem się nie odzywamy, albo nie patrzymy na siebie, coś tak. robimy. Ale ten, weź tu, podtrzymaj, dobrze. Tak na pół gwizdka, połowicznie. tak. Ale to dobrze wspominam. To, to były takie rzeczy oczyszczające, takie mhm. potrzebne. Więcej tej emocji. Złej mhm. gniewu, rozpaczy, łez i pretensji rozgrywało się w mojej głowie. Ja dopiero potem to zobaczyłem. Ojciec był normalny, tak, tak, normalny. tak jak zwykle, mhm. tylko ja miałem to nieprzerobione. A Robert, powiedz, ty masz, ty masz brata? Mam. A rzadko o nim mówisz? Tomek. Jakie 7... ty masz relacje z nim? Kocham go. Tomek, Tomek, akurat kiedy robiliśmy serial, jego nie było, on pracuje w Holandii, jest budowlańcem. Mhm. Był tam jego syn Paweł i to Paweł mhm. pomagał tam. Przy różnych tam rzeczach, czy, czy tam przenieść coś, czy, czy, czy pomalować mhm. te prace fizyczne. A Tomek jest, urodził się 13 czerwca w 1976 roku, jest ode mnie o od dwa lata młodszy. No teraz już nie, ale pamiętam, że jak miał lat 20, był mega przystojny, i wszystkie dziewczęta za nim się gdzieś oglądały. Jak chodziliśmy na takie wiejskie dyskoteki, to zawsze wszyscy mówili no ty jak ty, ale twój brat, no to on ma panny, on <gry> pił śmietankę. A, a, spijał śmietankę. Mm -hmm. a powiedz, Świetny facet. A powiedz, jak wyjeżdżałeś z Sieniawy, mając lat 15, twój brat nie miał do ciebie żalu, że tak szybko ich opuściłeś? Myślę, że trochę ta relacja nasza gdzieś zgrzytnęła, no bo nagle ja wyjeżdżam, to rodzice, mm -hmm. no oczywiście to rodzice mi pomagają, to, prawda? to oni, oni mnie Yy, gdzieś wepchnęli w, w tramwaj pod tytułem Jedź do dużego miasta i, i, i tam się uczno. Ja przecież jak skończyłem, najpierw jak skończyłem yy, szkołę podstawową w mieście, to wyjechałem do kolejnego miasta, do szkoły średniej i tam potem do kolejnego miasta. Więc to było tak, że on tam został. Yy, Poszedł ślad taty. I, I nie mówię, że miał gorzej, ale miał no trudniej. No ja tak. mogłem, słuchajcie, no ja skończyłem szkołę średnią. Próbowałem być weterynarzem, a stwierdziłem, że nie mogę być weterynarzem. Poszedłem na pierwsze zajęcia, uśpiłem psa, który był zdrowy, bo ktoś przyniósł do lecznicy i zapłacił i tego wymagał i myśmy to zrobili. Okay. Po czym sobie pomyślałem, kurde, ale to przecież jakoś chyba coś jest krzywy temat. Tak ja sobie tak pomyślałem z moim kolegą, że, że jakoś w ogóle nie. On został weterynarzem. Ja, za, ja w ogóle zrezygnowałem z tego. Rodzice się na mnie obrazili chyba na dwa miesiące. Mhm. E, I ja e, przez chwilę błąkałem się, zdawałem do szkoły teatralnej, nie udało mi się, zatrudniłem się przez chwilę w sklepie, potem robiłem z dziećmi kabaret, a potem nagle zaczęło ścigać mnie wojsko i wyjechałem z powrotem do, do tej jeleni góry. Mhm. Miałem 22 lata i od razu poszedłem do radia. Jak poszedłem do radia, no to się wczepiłem pazorem, że to jest moje miejsce. Moje marzenie to jest dotrzeć do, słuchajcie, na kopiec kościuszki. Ja będę kiedyś tam pracował w RMFFM, będę mówił te wszystkie fajne rzeczy, bo przez chwilę, zanim trafiłem do tej lo lokalnej stacji radiowej, Radio Jowisz, to byłem jak stróżem nocnym, słuchajcie, na budowie. Tak, rano miałem zajęcie o 7:45, a od 17:00 do 7:00. Pilnowałem, żeby nikt nie uszkodnił niczego z budowy. I o poranku, zawsze o godzinie piątej włączałem radio. I wtedy Kubik i Sołty sprowadzili poranny program w Radio RMFFM. Najlepszy Ever, no po prostu kosmos, jakiś. Co w ogóle, ja słuchając mhm. ich, mówię: Boże, jak ja bym chciał, też mhm. tak jak oni. Mhm. I teraz po latach bo to w ogóle jest długa historia po latach dzwoni do mnie ten. Kubik i mówi: Słuchaj, przyjedź na rozmowę do Krakowa. Wow. Ja się z nim też tak. spotkałem. Wow. On mi poświęcił 40 minut, rozmawialiśmy o, o radiu. To było tak, jakbym spotkał Stinga. A, tak mojego jak kompozycyjna, nie ma O, to jest wiecie. Nie? To jest Więc pewnie. myślę, że z moim bratem było tak, że on, nie że zazdrością, ale z jakimś trochę żalem patrzył, że że ja gdzieś odjechałem, a on tam został i musiał się jednak mierzyć z tymi wszystkimi problemami, które są trochę inne niż, niż u faceta, który robi radio, robi no, karierę, no, mówi no. kurde, tak, mam i program ja... autorski, no. dawajcie, a, a on jednak został tam w tym miejscu, szukał pracy. Pracował. Tak i ciężko pracował fizycznie, hmm. to są takie... To jednak nas nie poróżniło, oczywiście ta relacja, no, no, no już jesteśmy dorosłymi facetami, ona nie jest taka jak, jak kiedyś, jak byliśmy w szkole średniej, natomiast jest tak, że Zawsze powtarzam, że pójdę za nim w ogień, nerkę mu oddam, a jak trzeba, to oddam mi życie. Mhm. I on tak samo mówi, więc y, nie ma takiej potrzeby, żebyśmy się ciągle widywali, bo to jest też niemożliwe, ale jak się widzimy, zawsze wpadamy sobie w ramiona. Święta są taką świetną okazją, mhm. dlatego że ja mam z nim taki. <laughs> fajny patent jadę teraz do taty na święta za chwilę jak się dzielimy opłatkiem w ten wieczór bardzo wyjątkowy nigdy do siebie nic nie mówimy tylko się łamiemy opłatkiem i, i patrzymy sobie w oczy bez życzeń tak i to i przytulamy się nie do wyrwa. siebie przytulamy się do siebie i to wystarczy no po prostu wiesz to jest mój brat nie no, tak. więc wystarczy że spojrzę wiecie. mu w oczy uh -huh. tak i to my, my już wiemy my uh -huh. już wiemy więc jakby i też jest tak że jeżeli mamy taki fajny też niepisany układ że Mamy tylko siebie, tak. No oczywiście on ma swoją rodzinę, no, ale ja też mam swoją, no, ale to jest mój brat, tak mocno jesteśmy związani i obiecaliśmy naszej mamie, że zawsze będziemy o siebie dbać. Że jak któryś jest w potrzebie, to zawsze robisz, jest taka sytuacja, albo tomuś, słuchaj, mógłbyś mi pomóc. Więc to jest tak, nawet jak jest na mhm. drugim końcu świata, to, to czuję jego obecność. Kurczę, wiesz co, myślę, Robert ciekawi, jeszcze wracając troszeczkę do, do tematu właśnie ojca, bo Dawaj. był jakiś taki jeden moment, kiedy ty właśnie uświadomiłeś sobie, że ta relacja kurczę jednak trochę kuleje? Kiedyś tak dogłębnie do mnie cię to uderzyło. Wiesz co? Ona, on, tak, to od razu, kiedy jechałem, to wiedziałem, że to będzie bardzo trudne, bo, 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 bo ta relacja jest... Y nie taka jak powinna. Potem hmm. wydawało mi się, że to jest jakaś w ogóle bardzo zła relacja, że to jest bardzo trudna relacja. Tak. Potem moi koledzy, którzy oglądali to, mówią: O stary, to ja mam gorzej. U mnie z moim ojcem to jest tak, że albo do siebie dzwonimy, albo do siebie nie dzwonimy. Po dwóch minutach rozmowy ja już nie mam ochoty z nim rozmawiać, albo się w ogóle nie widujemy, bo hmm. się wyprowadziłem i nie mam ochoty słuchać jego zrzędzenia, albo mnie ciągle poucza i tak dalej. Więc ja też musiałem się z tym zmierzyć. I. Ja sobie zdawałem sprawę, że to nie będzie trudne. Jestem cholerykiem, mhm. mój ojciec jest cholerykiem i nasz dziadek też był cholerykiem, to jest dziedziczne. Mhm. Więc ja sobie zdawałem sprawę, że i tak w takiej bezpośredniej konfrontacji z ojcem absolutnie nie mam szans, bo też nie mogę się z nim mierzyć. To jest cholera mój tata, więc wiadomo, że jak on mówi, to tak ma być. No co z tego, że ja mam prawie 50 autorytet. lat? Autorytet. To jest autorytet, to jest mój ojciec cholera jasna, to on mi zawsze mhm. podawał dłoń, kiedy potrzebowałem, to on był za mną, kiedy. Kiedy mi się osuwała ziemia spod nóg, więc ja teraz nie mogę nagle fisiować, bo ja jestem gwiazda z telewizji. Co ty będziesz mi tutaj opowiadał? On, do mnie, on mnie od razu gasi. Jaka Piękna ty jesteś jak gwiazda? Jesteś z Warszawy, ty wieśniaku. Ty. A umiesz wbić gwóźdź? A umiesz wbić gwóźdź? Tak, to są proste, proste szybki proste, sprawdź. Tak, i to jest, słuchajcie, to jest w jednej sekundzie cię sprowadza człowiek na ziemię, nie? O, zdecydowanie. To znacie najlepiej. I, I oczywiście trochę się na początku puszyłem i mówię, kurde, to nie będzie łatwe. I to było. No to było bardzo trudne. Ja pamiętam, że ja dzwoniłem. E, e, dzwoniłem do, do mojej żony, która była tutaj w Warszawie i mówię słuchaj, to jest dopiero czwarty dzień, ja już dostałem fioła, nie? Mhm. Albo z łąki to też kamera gdzieś tam dzwonię i byłem tak mocno napięty w tych wszystkich emocjach, że po chwili rozmowy już... Słuchajcie, to było takie. Okay. Nie, chyba Wszystko tak... wróciło ta emocję, które były odkładane. Od szkoły podstawowej byłem po raz pierwszy tak długo w domu rodzinnym. Mm -hmm. Wiesz, no, no jesteś cały czas no tak. od rana. Do... To nie jest tak, że tylko się widujemy przez chwilę w ciągu dnia. Wstajemy rano i od godziny dziewiątej do godziny dwudziestej tak. jesteśmy razem i coś razem robimy. Mm -hmm. W jednym pomieszczeniu, w razem jemy, razem jedziemy umyć samochód, razem Jestem. jedziemy coś załatwić non stop razem. Więc to nie jest tak. Te, wiesz, nie odpoczywasz od tej drugiej osoby. A ta relacja dopiero musi się tworzyć, musi się budować. Ona się tworzy na oczach widzów, a ja z tyłu głowy mam ciekawie, jak oni to... Ojciec w ogóle miał luz, był zupełnie naturalny. Co ty umiesz, ty, 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 ten naleśniki? te bo ja świetnie smażę naleśniki, kiedyś mu powiedziałem. Ty tylko te naleśniki umiesz zrobić. Ta ta, ty. Znajdź mi tutaj taką tarczę do jakiejś szlifierki. Jaką tarczę do jakiejś szlifierki? Tam jest taki przycisk, gdzie jest? No to mów po polsku. To Zawsze te rebusy w ogóle, wiesz. Zagadkami. To taki kwadrat... Ta z lewej, z twojej lewej, z mojej no, lewej, powiedz. Wiesz. Enigma. Kurczę, wiesz co, ja otworzyłem ten temat właśnie dlatego, że jest ważna kwestia, której nie poruszyliśmy i nie poruszałeś w rozmowach właśnie z innymi ludźmi mm -hmm. przy okazji właśnie emisji tego programu. A myślę, że jest ważna. Odnośnie właśnie samotności starszych ludzi, bo był taki czas po śmierci mamy, kiedy twój tata tak. totalnie się odseparował od rzeczywistości, nie? troszkę się zamknął. I wiesz, co ja się zastanawiam, jaka jest Twoja perspektywa, co robić w sytuacji, bo myślę, że każdy z nas może mieć podobno, że mamy tych starszych ludzi mm -hmm. w rodzinie, którzy nie chcą naszej pomocy. I co wtedy? To jest dosyć, yy, fajne pytanie, bo jeszcze nikt o to mnie nie zapytał. No to jest dlatego drugie, to, dlatego to już jest drugie. właśnie. Słuchajcie. Moja no? yy, mama, yy, mama umarła, moja mama umarła, jak miała 53 lata. Ona, była, ona nigdy nie chorowała, ni ona była w ogóle dużą towarzystwa. Świe ona była świetnie śpiewała, bo w jakimś zespole tam jeszcze, jak była nastolatką, a potem chodziła na studia. E, grała na mandolinie, więc te wszystkie imprezy okolicznościowe, a kiedyś takie były imprezy, że się cała rodzina schodziła, nie tak jak teraz, bo 20 mimo. osób, i po prostu czy imieniny, czy, czy urodziny, czy święta, to, było, to był cały dom, był ludzi. To były piosenki, mama śpiewała, a święta to kolendy na dwa głosy z ciotką, to było po prostu mega. Moja mama była takim promyczkiem, że jak wchodziła do mieszkania, to zawsze się wszystko rozświetlało. Nie? Mhm. Jadzia jest, jest impreza, słuchajcie, i to jest tak, że, że ona, ona, ona też zawsze. Ojciec był taki twardy, a mama zawsze mówiła mi, słuchaj, ty wszystko możesz, synu. Ty, sobie, ty wszystko możesz. I to dzięki wow, nim... Fajnie. Tak, ona była takim... Ja mówię, mamo, ale ja przecież sobie nie poradzę. Co ty w ogóle mówisz? Ty w ogóle nie możesz na głos takich rzeczy mówić. Ty mów dobre no. rzeczy. Takim była coachem. Samo mają moc. Tak, Samo zwańczym tak, taki, Takim była coachem, słuchajcie, chyba nie wiedziała nawet. Na truszczykiem. Jeszcze wtedy nie było pojęcia coach. No tak. chodzi, no, no, no. I ona nagle, kiedy ja pracowałem kiedy ja pracowałem w, w tychach w radiu i ona nagle umiera, bo ona, okazało się, że ona miała tętniaka, i to hmm. po prostu dostała wylewu i umarła. I to było, że jej nie ma. Ja robię poranek, jest, pamiętam to, mam to jak na taśmie w głowie, jest 7.28, 28, przychodzi do mnie Grzegorz, serwisant, daje mi dyskietkę i mówi: Słuchaj, piąty, szósty, i udam, któryś dźwięk, za chwilę gramy y, serwis. I mam dwie minuty do serwisu i dzwoni telefon. Odbieram telefon, dzwoni mojej o babcie, i mówi: Słuchaj, bo mama umarła. A ja siedzę, gra muzyka, kończy się, mam 120 sekund. Tu Aja. siedzi serwisant, stoi ta dziewczyna, z którą robię, i ja mówię, do tej koleżanki, mama umarła moja, nie? I słuchajcie, i nagle ona zaczyna od razu płakać, Aja. bo znała moją mamę, a ja mówię, dobrze babciu, to ja. Słuchajcie, nagle włącza się jakiś dziwny mechanizm, i mówię, ja odzwonię później, odkładam to, telefon, Aja. biorę dyskietkę, realizuję cały ten serwis. Mówię prognozę pogody, że dzisiaj w Gliwicach będzie tyle i tyle stopni. Po czym włączam muzykę, wyłączam mikrofon i mówię: Ja muszę do domu, nie? Mhm. I zostawiam Monikę, wszyscy ci ludzie, tą moją partnerkę z, z radia. Ci wszyscy. Ja w ogóle mówię: Nie wiem, co ja mam robić. Przyszedł mój szef, słuchajcie, i mówi: Masz kluczyki, od mojego samochodu jedź do domu. Ja mówię: Ale. On sobie kupił nowy samochód i jeszcze nie miał ściągniętych, słuchajcie, folii z siedzeń. Przyjechał tym samochodem pierwszy dzień do pracy i daje mi kluczyki. A ja to byli dla mnie obcy ludzie, bo ja tam krótko pracowałem. I ja pojechałem do domu, z, w ogóle zmierzyć się z tym wszystkim. Ojciec tego nie dźwignął. Yy, I to było dla niego bardzo trudne, bo pogrzeb mamy był w środę, a pogrzeb z kolei jego mamy, czyli żona, w tym samym tygodniu umarła mu i jego mama i żona. O mój Boże. W ogóle słuchajcie. O Boże. Nie wiem, czy ktokolwiek byłby części. w stanie to w ogóle znieść. Więc yy, to było coś tak dla nas trudnego, i ja nie potrafiłem z nim o tym porozmawiać. On w ogóle nie chciał, postawił granicę. ciach, koniec. W ogóle ja wróciłem z powrotem na ten Śląsk yy, i ta nasza relacja zaczęła się tak bardzo mocno oddalać, ale z drugiej strony, z drugiej strony, tak sobie pomyślałem, że, że, że muszę coś zrobić. I tak jak przyjeżdżałem do taty, często bez zapowiedzi to jest druga w nocy, gdzieś tam na przykład po trasie, to zawsze zostawałem taki obrazek, że dom jest otwarty, tata siedzi na tapczanie, telewizor jest włączony, on jest tak lekko przykryty kołdrą, trzyma papierosa i tak jest zgięty i nie patrzy w ten telewizor. Mhm. Eee, I to było takie przerażające, bo i kalendarz został z zapiskami mamy, wszystkie rzeczy, szklanki, myśmy tam przyjeżdżali, to myli, żeby on, on, on w ogóle po prostu zatrzymał się, chyba nie wiem, to trwało Słuchajcie, to trwało dwa lata. Właśnie, ile te rzeczy, że tak powiem, tak zostały? Tak? Dwa lata. On dwa był lata. dwa lata w jakimś zawieszeniu okropnym. Mhm. Nie można było z nim w ogóle rozmawiać. On się w ogóle nie uśmiechał, on się zmienił. Zmienia mu się twarz. To było wszystko. A, a, a nagle po pewnym czasie znowu mu się zmieniło, że zaczął się uśmiechać. I ja mówię, coś lato to było, coś, coś niezwykłego. A propos tego ludzi <laughs> samotnych. Jestem u niego latem. On mówi do mnie, synek, bo byśmy zrobili grilla. Ja mówię, okej, okay, pewno, Tomek okay. był, zrobimy grilla. Siedzimy razem przy tym grillu, je, tylko ja je, i, i tata i on do mnie mówi takie, taką rzecz, wiesz, bo w życiu najgorsza jest nie choroba, tylko samotność. I ja jestem już sam i nie mogę... Tak dalej, tak dalej żyć, bo to jest dla mnie ogromne cierpienie. Ale mas mówię, my jesteśmy, ale Was nie ma. Ja muszę być z kimś, z kim mogę się pokłócić, obejrzeć telewizor, tak. zjeść śniadanie. Tak, że musi być taka osoba, mhm. która jest obok. No i wtedy powiedział mi właśnie, że poznał panią Irenę, mm -hmm. że, że, że ta znajomość Aha. się gdzieś tam zaczęła. Tak? Okay. Bo nie wiedział, jak mi powiedzieć, że on nie może już w tej samotności, że jest taka pani Irena. A nie chciał tak wprost, tylko tak to obudował. I, no i, tak. i, i, i mówi mi to, a ja mówię, ale ja, a ja wewnętrznie mówię, kurde, jak, przecież mamy nie ma dopiero dwa lata, jak jest pani no tak. Irena? Ale mu list. tego nie powiedziałem. No, no, tak, no. I powiedziałem mu wtedy, tatuś, to w ogóle piękne. Musicie razem to pielęgnować. Fajnie, że masz drugiego człowieka, z którym przez życie możesz iść. I on do mnie powiedział wtedy: Dziękuję ci, synek. Mhm. Tak się wow. strasznie bał tej rozmowy. Okay. I ja myślę, no tak. to, ja myślę że a propos tego pytania, trochę może zatoczyłem koło. Ale jesteśmy przy pojęciu. Myślę, że tak jak powiedział tata. Samotność to jest, zresztą o tym też Riedel śpiewał z zespołu drzem. to jest straszna trwoga, bycie samemu, zaczynasz każdy dzień, nie możesz do nikogo otworzyć buzi, zjeść z nim posiłku, pokłócić się o coś, mówi, ja muszę chociaż się z Ireną raz pokłócić, bo wtedy to w ogóle nie czuję, że... Nic I... Idzie. I oni razem pielęgnują w ogóle te, te, te wszystkie swoje zwyczaje, mają swój rytm, mm -hmm. swoje programy w telewizji, sprzątają podwórko i tak dalej, i tak dalej, jeżdżą sobie do sklepu i, mm -hmm. I, i, i myślę, że jeżeli my jako ludzie już dorośli, mamy gdzieś rodziców, którzy są samotni, powinniśmy robić wszystko, żeby, żeby to, nie wiem, próbować to zmienić, żeby im jakoś pomóc, żeby, żeby ich nie karcić za to, że próbują sobie znaleźć jakiegoś, nie wiem, no, innego partnera po śmierci, na przykład poprzedniego. To jest dosyć trudny temat. Ja się nie zastanawiałem jakoś tak strasznie do momentu, kiedy właśnie pojawiła się pani Irena. Był, miał, miałem tak mocno zaciągnięty hamulec, że dopiero w tym programie po raz pierwszy powiedziałem: Dziękuję pani, że pani mhm. tutaj jest. Piękna scena. Mhm. Piękna. Piękna. Tak, prawdziwa, że pani tutaj jest, bo gdyby nie pani, to tata by dalej siedział na tym tapczanie z tą kołdrą. Nie? Mhm. Oni są świetni. Irena jest starsza od taty, skończyła 80 lat. Uwierzcie tak. mi, panowie, nigdy nie widziałem tak bardzo optymistycznej osoby. Ona Czuć nigdy nie tak. mówi, że jej coś dolega. Pani ręko, jak się pani czuje? Świetnie, świetnie. Bardzo tak. To rzeczywiste, żeby tak było. Być tak, może. słuchajcie, to jest w ogóle. No trzeba. Nie ma absolutnie w ogóle jakiegoś ciężaru na zasadzie, że to, Aha. o czym wiecie, wszystko się teraz kręci, jest wojna, jest inflacja, hmm. nie ma węgla. Są, ci się kłócą. Tu w ogóle są sytuacje, że. Niestabilnie bardzo. W, jest bardzo niestabilnie, wszystko jest źle. Jeszcze na wsi to w ogóle nie ma pracy, ona ma 80 lat. To już masz jak masz 80 lat, to już raczej sobie nie myślisz, że pobiegniesz maraton, tylko raczej. No, jest... Pani Ireno, no jak jest? Świetnie. Dobrze, że gołąbki nastawiłam na ciebie, bo lubisz. I słuchajcie, to są takie rzeczy, wow. że ja bym tak chciał, nie? A Robert, a powiedz, od, odchodząc już trochę od tego tematu, kiedyś powiedziałeś, że. Przez pracę przeszły ci najważniejsze chwile w dorastaniu Twoich dzieci. Było warto? Nie wiem, czy było warto. Może spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. To jest najwyższa cena, którą się płaci. Zawsze, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy mają za sobą kawał życia zawodowego, to też mnie to ciekawi, a jaką cenę musiałeś za to zapłacić. Wow. Tata zawsze mówi, nie ma nic za darmo. Ja zawsze mówię, jak, nie, jest za darmo, nie ma nic za darmo. I to jest prawda. Ja mam 48 lat, kiedy zacząłem pracować zawodowo, miałem 22. Zdawałem sobie sprawę, że muszę pracować dwa razy szybciej, bo jestem z mojej miejscowości i mam dużo do nadrobienia. Zanim trafiłem do telewizji, najpierw robiłem ten kabaret. Ten kabaret to tak robiliśmy z, z Igorem. Raczej nie mając jakichś zakusów, że będziemy popularni, gwiazdami. będziemy gwiazdami albo że będziemy występować na jakichś festiwalach w telewizji. Nie. Bardziej to była chęć po prostu zrobienia, napisania czegoś i pokazania się przed ludźmi, żeby zobaczyć, żeby ich rozbawić, żeby zobaczyć jak to jest, bo to, mm. ten, ta adrenalina, ten teren niezbadany i taka fajna zazdrość, jak obserwowaliśmy wtedy na przykład e, kabaret Potem, Aśkę Kołaczkowską, czy Dańca, czy Kryszaka, to te, 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 um, oni wtedy tworzyli coś, magii, czy kabaret Tej, czy Dudek, to jak oglądaliśmy to w telewizji, dla mnie to było niezwykłe, że wychodzi na przykład już nie było jeszcze wtedy stand-upu w Polsce, absolutnie. Chociaż tak. mówi się, że czy Marcin Daniec, czy Kryszak, czy, czy to, to byli ludzie, którzy już robili stand-up. prawda? No bo on wychodzi człowiek i przez 20 Zabierz, minut. jeszcze tak, nie? Nie, nie było tak nazwane, nie? Dla mnie to było coś niezwykłego, że, że, że wychodzą na przykład dwie, trzy osoby i przez 20 minut potrafią z publicznością mieć dialog i, ja, i to jest śmieszne. I moja pierwsza myśl, jak zobaczyłem kabaret w telewizji, mówi: Jezu, ja też tak chcę. To muszą być świetne emocje. Teraz po latach wiem, że to są emocje, których uzależniające. Nie jesteś w stanie sobie wyobrazić na przykład życia bez wychodzenia na scenę. To jest mhm. bardzo trudne fizycznie również. Gramy po dwa spektakle jednego dnia, czyli jestem cztery godziny na scenie. Natomiast to jest coś takiego, że jak mhm. przychodzą ludzie i kupują bilet na Twój spektakl, on, to oni są. Świadomie poświęcają czas, pieniądze, są dla ciebie, siadają. Uwielbiam grać w domach kultury na 300, 400 osób, bo wtedy widzowie są blisko. Ja ich widzę, patrzę w, w oczy, tak jak teraz wam. I, i, I wtedy wytwarza się między nami wspólna energia. Nie, że ja i oni, tylko że my. Tak. I to powoduje, ja zawsze mam takie coś, że ja się lekko wtedy unoszę nad, na, nad ziemią. Nie, że stoję, lekko się unoszę, przysięgam, czuję to, że tak jakby się lekko. Ten stan potem wraca do takiego, wiecie, no, to, to jest tak jakbym był gdzieś korespondentem wojennym, jestem z aparatem, strzelają, mam adrenalinę, a potem jestem w spożywczym, muszę wybrać jakieś chrupki i mówię, kurwa, to jest bez sensu, życie jest takie do dupy, nie? Tam jestem na, na, na scenie, słuchajcie, jest, jest cudo i potem okay. lądujemy gdzieś, jak ja mam na przykład kilka dni wolnych, mówię, kurde, jaka nuda. Takie skrajności emocjonalne, co? Tak. Że, mhm. No i rzeczywiście. O co pytałeś? Bo nie, to ja pytałem to o to, o to czy, czy było warto. Bo myślę sobie, okay. że. I teraz cudowne tak. życie zawodowe. Ale... I tak i nie. Nie umiem. Nie wiem. Wiesz co, do dzisiaj mam wyrzutu sumienia. Przepraszałem swojego syna, który ma już 23 lata. Mówię do niego. Stary no, przepraszam cię. Nie umiałem inaczej. Ja miałem 25 lat, zostałem ojcem. Jak masz 25 lat, może, no, no, jak ja miałem 25 lat, nie chcę mówić za innych, ja nie byłem kompletnie przygotowany na to, na to że nagle nowy człowiek się pojawia, że ja jestem jego ojcem, ja jestem jego odpowiedzialny za jego życie i ja mam go prowadzić. Jak ja sam byłem zagubiony, nie wiedziałem, co ja mam zrobić. Ja dopiero tak. pracowałem od chwilę w lokalnym radiu, nie miałem na bilet, żeby dojechać do tego i, i w ogóle. A tu nagle jest dziecko, więc. Yy, Myśmy z żoną się, ja mam to szczęście, że, że całe życie jestem z Moniką, więc myśmy się tak podzielili, że ona rzeczywiście swoje życie zawodowe poświęciła temu, żeby, żebyśmy mieli dom, żeby było ciepło w tym domu, żeby był dach nad głową, żeby dzieci były wychowywane tak jak trzeba, a nie, że po prostu jesteśmy gdzieś tylko na chwilę, a są jakieś nianie, babcie, ciocie i tak dalej, i tak więc... dalej. nie miała do ciebie na przykład żalu o to, że nie może spełniać swoich takich zawodowych... Ehm... Nie wiem, czy to był żal, ale na pewno roz... też rozmawialiśmy o tym. To jest coś takiego, że w pewnym sensie Twoje życie zawodowe cię jakoś określa, nie? Z pewnością. Podajesz ci tożsamość. Wiesz, y, a Kierunek. z drugiej strony też jest coś takiego, że jak się gdzieś spotykamy, zawsze ludzie pytają, a ty czym się zajmujesz, nie? Spotykam się na jakiejś imprezie, po, poznają się ludzie. Tak. Cześć, mam na imię Robert, mam na imię Krzysiek, czym się zajmujesz? To, to jest takie naturalne pytanie. I teraz pamiętam, że przerabialiśmy to. Jak Monika do mnie mówi, co ja mam powiedzieć, jak, on, jak ludzie pytają, czym ja się zajmuję? Nie? Mhm. No to jest człowiek, moja żona jest, to jest człowiek po studiach, to ona skończyła filologię, ona, ona, jej marzeniem było, żeby pra pracować w szkole, uczyć młodych mhm. ludzi. Ona to robiła przez pewien czas, a potem jak się pojawiły dzieci, no to siłą rzeczy, ja mówię, dobra, to czeka, to jeździć. ja się zgłaszam na chodnika, że ja będę jeździł. No ja wziąłem te walizki i jeździłem. Mhm. No nagle przyjeżdżam do domu i mój, mój syn ma 14 lat. Hmm. Nagle rozmawiam z nim, on ma 17 lat i pamiętam taką rozmowę, kiedy ja mu zwracam uwagę, bo coś, jakaś taka rozmowa wychowawcza, że coś było krzywo, ja mu do niego mówię, słuchaj, Wiktor, i mu tam robię jakiś wykład. I on mówi, że stop, 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 tata, no takie rzeczy, to trzeba było mi tłumaczyć z 4 lata temu, no teraz. No, no i on mi tak uświadomił rzeczywiście, że to jest bardzo duża wyrwa, duża strata, hmm. że ja nie mogłem być w tych wszystkich momentach dla niego... Ważnych, istotnych, kiedy on potrzebował mojej obecności, chociażby jak był w szkole, w liceum i brał udział, on, bo on jakieś kółko teatralne prowadził. Ja tam nie mogłem pójść, bo ja miałem jakiś występ, prawda? No tak. To musiało być dla niego strasznie bolesne. I ja sobie to wszystko poskładałem do kupy. Przegryzłem to, nie na zasadzie, no bo tak miało być, bo ja musiałem pracować. Nie, tylko poszedłem do niego i mówię: pogadajmy. I pogadaliśmy. Przyznałem się do tego, że jest mi z tego, jest mi bardzo przykro, że dużo straciłem, że mnie nie było, że ta praca, że to jest najwyższa cena, że ci przepraszam za to, synu, ale tak po, już tego nie zmienię. Nie, nie, nie mogę się też biczować i, i żałować, albo mówię, postawmy na to, co jest, i na to, co możemy razem, razem zbudować. Żyjmy tym, co jest okay. tu, nieco było, tylko tu, i co możemy razem patrzmy w przyszłość. I nasze relacje. On już się wyprowadził, mieszka z, z dziewczyną na Mokotowie, nasze relacje są, nie mogę powiedzieć, że one są poprawne, one są fajne, one są dobre. Super. My rozmawiamy, To nie, skończyły się pretensje, bo wcześniej chyba do, do, do momentu przeprowadzenia tej rozmowy były takie pretensje, gdzie ty byłeś? Tak, hmm. ale gdzie ty byłeś? To, że w porę, w porę, w porę zareagowałeś? Po tak, prostu, tak, że tak. Jest... Myślę, że, że, że udało mi się to, że nie przegapiłem tego mhm. momentu. Mam A. córkę i, i ona jest młodsza, bo ona ma 17 lat, i tutaj już wyciągnąłem wnioski. I już tego nie przegapiłem. Już byłem mądrzejszy. A jeżeli chodzi o syna, jeżeli mogę zobaczyć ten temat, mm -hmm. to czujesz, że ten jego wypadek też był takim bodźcem właśnie transformującym twoje podejście i w ogóle waszą relację? Wszystko się zmieniło w momencie, kiedy... Bo to był, przepraszam, Robert, wypadek samochodowy? Był? Nie, Wiktor, e... nie, mam informacji, no. nie wiem, czy mogę mówić o tym. On chyba... Może on nie musisz, on, jeśli on, nie chcesz. On, ch tyle. on chyba by nie chciał, żebym o Dobra. tym mówił. Dobra. Powiem wam tak, to był wypadek, y... 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 który... Y... Wiktor wypadł z dużej wysokości. Okej. Okay. Z piątego piętra. I myśmy, dla nas, dla, dla rodziców, to był taki moment najtrudnie, najtrudniejszy, nieporównywalny z niczym, co wcześniej przeżyliśmy wspólnie. Lekarze powiedzieli, że on tego nie przeżyje, że nawet nie ma szans, że to może jakiś cud, czy. Nie wiedzą. Więc te wszystkie doświadczenia, kiedy. Ja, a to był moment, kiedy była głęboka pandemia i nie można było wchodzić do szpitala ani odwiedzać chorych. To więc wyobrażacie sobie, że. Moment. Operacja trwa 9 godzin naszego syna. My stoimy gdzieś na korytarzu. Nikt nie udziela nam żadnych informacji. Nie wiemy. Po prostu wiesz, to jest coś, coś strasznego. strasznego. I przez te 8 dni, kiedy on był w, po tej operacji niewybudzany, i lekarze mówili, że nie, nie wiedzą. No na razie jest. Yy, proszę się cieszyć, że jest stan stabilny, mm -hmm. nie? W, który w każdej chwili może ulec zmianie na gorszy, ale jest stabilny. No i słuchajcie, no, ja jestem bardzo głęboko wierzący. Mm -hmm. Nie jestem osobą praktykującą, bo uważam, że Kościół to jest instytucja, która gdzieś tam poszła nie w tą ścieżkę, co trzeba, i mhm. niekoniecznie mi się to podoba, ale wierzę w Boga. Skrawnie to ująłeś. Mhm. Natomiast e, to są takie momenty, kiedy ja bardzo rzadko proszę Boga o coś. To są takie momenty, kiedy ja mam pełne zaufanie, że jak Go poproszę o coś nie dla siebie, to on to spełni. E, I był taki moment, że. Kiedy w zasadzie zamieszkaliśmy w tym szpitalu razem w tej jakiejś tam poczekalni, ktoś nam tam pozwolił być, bo nie mogliśmy w domu przebywać, tylko w tym szpitalu, Boże, żeby to się, żeby to się wszystko, żeby ono otworzył oczy. I ja poszedłem, znalazłem tam kaplicę i się pomodliłem, przyszedłem do mnie jakieś ksiądze, strasznie ryczałem, byłem w takim, roz... no słuchajcie, no, no, no i teraz panie... i mówię do niego do, do Boga, mówię Panie Boże. Błagam Cię, ja nie proszę o nic dla siebie, tylko dla tego młodego człowieka. On dopiero zaczyna. Przecież on nic złego nie zrobił. On dopiero wchodzi w życie. Panie Boże, i, i mówię coś takiego. To, jest, to wiem, że to był głupio, musiał się Bóg ze mnie śmiać. Mówię, Panie Boże, jak on wyzdrowieje, ja pobiegnę do Częstochowy podziękować. Po ośmiu dniach jestem u takiego lekarza, na drugim końcu miasta i hmm. próbuję z nim rozmawiać na temat tego, jak można by było temu Wiktorowi pomóc, bo ktoś mi polecił tego lekarza, co moglibyśmy zrobić, żeby go obudzić albo jakaś, ewentualnie jak się budzi, jaka rehabilitacja i tak dalej. I nagle dzwoni do mnie telefon ze szpitala. Ja miałem zapisane i bardzo się bałem odbierać tych telefonów, bo takie telefony to są zawsze... Nie, co nie razem, chcemy panu powiedzieć, że... I tutaj jest jakaś wiadomość. Hmm. I rozmawiam z tym lekarzem, z panem Marcinem z, i odbieram ten telefon i mówię... Mam ten telefon ze szpitala, on mówi: No to odbierz. I, i oni mi mówią, że Wiktor się właśnie obudził. Relacja. Słuchajcie, to było. Mm -hmm. Ciężko opisać. Nie tego. umiem tego mm -hmm. opisać. To jest coś. Oczywiście jego powrót do zdrowia to jeszcze była długa sytuacja. Zanim on wyszedł w ogóle ze szpitala, dwa miesiące w bezruchu gdzieś tam leżał, od, od, odbieram go ze szpitala. On wychodzi, jest lato. Wychodzi, tak wspiera się na kulach, ale idzie i mówię, synu, wsiadaj do samochodu. On wie że jak długo mnie nie było, co się dużo zmieniło. To był chyba, już była taka bujna zieleń i on wie gdzie jedziemy? I on do mnie mówi, do McDonalda. Jedźmy Żeby. do McDonalda. Żeby. 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 Mnie to tak. się zanosiło, ta puenta wisiała. I teraz jest tak, że to się wszystko dobrze skończyło. Ja ten bieg do Częstochowy oczywiście zrobię. Natomiast chcę odpowiedzieć na to pytanie, to... Mhm. Bardzo dużo zmieniło w moim życiu. W moim życiu zmieniło to, to wszystko, bo nagle sobie zdałem sprawę, wiecie, no, ja popełniam taki zawód, który jest związany z tym, że no w jakimś w jakim sensie jesteś ta popularność, tak, to, 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 że się popisujesz, że prosisz o te względy, że chcesz Aha, mieć fajne zabiegasz. komentarze, że jesteś zabiegasz o te względy. Mhm że co siłą rzeczy powoduje, że przestajesz zauważać rzeczy ważne. No bo to jest takie kuglarstwo tak. trochę. No my jesteśmy no. trochę aktorami, wygupiamy się, robimy fajne rzeczy, robimy fajne żarty, ale to nie jest prawdziwe życie. No, tak wiesz. I, I nagle zdarza się taka sytuacja, świat się zatrzymuje w jednym momencie i patrzysz na ten zatrzymany świat zupełnie inaczej, mówisz to się wszystko nie liczy. To są wszystkie jakieś dodatki. Że w obliczu tak ogromnej tragedii, że możesz stracić dziecko i na zawsze, to jest nieodwracalne, i z tobą nie wiadomo, co się stanie, bo my byśmy chyba zwariowali, ja nie wiem, co ja bym zrobił. Mhm. Nawet nie ma co myśleć. Więc to, to się... generalnie od tamtej, od tamtej pory, kiedy to się wydarzyło zupełnie inaczej, po raz kolejny, ale jeszcze mocniej, spojrzałem na życie. Mhm. To są fajne rzeczy. Wiecie, ile jest fajnych rzeczy w życiu? To jest w ogóle niesamowite podcastów na przykład. Wszy... Słuchajcie, z wszystko jest fajne, jak sobie coś fajnego wymyślisz, możesz to robić. Fajne. Słuchajcie, ja jeżdżę do Radia. Teraz oczywiście nie, no bo jest ciemno, ale jak ja jeździłem w kwietniu, czy nawet w maju, to o godzinie 5 rano na moście, mhm. jak się wjeżdża na most Poniatowskiego, to z tyłu wstaje słońce. Słuchajcie, otwieram A, szyby, zwaliam do 40, jest. To chyba no nawet. To ile trzeba ile ty jedziesz? To nawet chyba trzeba zwolić. Zwolniam do 40, bo tam 50 w można. Można. Słuchajcie, otwieram te szyby, i jest. Słuchajcie, to są takie momenty, których nie zauważasz normalnie w no życiu. Tak, bo tak, jesteś tak. zajęty Szybko. cały czas telefon. Musisz coś załatwić, że tak, coś ciągle w niedoczasie. Stop! Zara, moment, słuchaj. Więc. E, 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 życie jest, to nie. Jest, to, to jest jakiś frazes. Życie jest naprawdę piękne. Mhm. I. Zawsze, nigdy nie mogłem się zmierzyć z pytaniem, pewno też nie wiecie, jaki jest sens życia. O, ja rozmawialiśmy o tym, ostatnio. I do rozbawiam. jakiego wniosku doszliście? Tak naprawdę do żadnego, jak zwykle. W A bardziej do takiego, że wiesz co, że chyba ten, który sami nadamy temu życiu, tak mam poczucie. Chyba, że sens to jest... życia to jest. życie, słuchajcie, żyj. No w punkt. jest prostu tyle. I tu nie ma większej filozofii tak naprawdę. My się po prostu wszystkie, wszystkie bitwy świata rozgrywają się w większości w naszej głowie. Sytuacje, które się rozgrywają w naszej głowie nie mają w ogóle pokrycia z tym, co się nas, wiesz, mhm. relacje sobie budujemy, nakładamy sobie, wiesz. No, taka sytuacja, która się wydarzyła u nas w rodzinie spowodowała, że myśmy stali się też jako rodzina mocniejsi. Mhm. Spojrzeliśmy na swoje życie inaczej. Ja się cieszę jakbym jak znowu słuchaj, jak mu chodzi do przedszkola, cieszy, cieszę się z małych rzeczy. Mówię, o, fajne, naprawdę. To wiem, że to czasami może być infantylne, ale mówię, kurde, jak super, że ja mogę tam jechać, okay. że ja mogę to zrobić, fajnie, to jest że ja. Tak, nie. A czujesz, że da się wypracować taki stan właśnie, taki stan wyjściowy, emocjonalny, ale bez tego typu doświadczeń? Bo to są doświadczenia traumatyczne, nie? Wiesz co? To w jakim jesteśmy stanie, z jakimi się ludźmi spotykamy, gdzie pracujemy, co robimy, jak się ubieramy, jak się zachowujemy, czy kochamy, czy nie kochamy, jakich wybieramy partnerów. Uważam, że to wszystko wynosimy z domu. Ponieważ, oczywiście, w pewnym momencie, jak wychodzisz z domu jako tam nastolatek, nie wiem, nie znam się ile, pewnie u każdego inaczej, na nasze życie mają już wpływ nasi ludzie, których spotykasz po drodze. Ale, to, ale, ale ta podstawa. Rodzice są za wszystko odpowiedzialni. Jeżeli twoi rodzice od najmłodszych lat nie będą ci dawać takiego pozytywnego bodźca na zasadzie, że jesteś fajnym facetem, fajnym człowiekiem, fajnie umiesz rzeczy robić, a nie, a nie że tylko cię karcą albo na przykład nie, nie mówią ci fajnych rzeczy, to ty też ich nie będziesz mówił. No bo skąd miałeś się ich nauczyć? Ty możesz tego nie pamiętać, nie? ale ja na przykład wiem, że ta. Ja y, nigdy w życiu się nie poddam. Nauczyłem się tego od ojca. Wiem, że trzeba spełnić swoje marzenia. Nauczyłem się od, od tego od mojej mamy. Wiem, że y, tak jak moja babcia zawsze mówiła, słuchaj, musisz mieć zapięty ostatni guzik w kamizelce. To znaczy, że muszę być dobrze ubrany. Nie, elegancko. że tam fifa, nie, no ale że, że elegancko do danej sytuacji, do okazji, że nie możesz. Hmm. I, I to pamiętaj skąd jesteś i dokąd idziesz. Nie? To hmm. są rzeczy, które się wynosi z domu. Jeżeli nie masz takich wzorców. No to potem jesteś taki trochę zagubiony, no tak wiesz, no, no od kogo masz się dowiedzieć? Od kumpla, od jednego, od drugiego. A skąd wiesz, jakie on ma doświadczenie, nie? Mhm. On też A może od kogoś zgapił. Ufać, nie? Oczywiście. A powiedz teraz, Robert, już czujesz jako dojrzały facet, jak umiesz to zrobić, i wiesz, wiesz o tym, jak znaleźć ten balans pomiędzy osiąganiem, zdobywaniem tych kolejnych szczytów. A życiem takim relacyjnym, rodzinnym, miłosnym. Gdzie jest ten Złoty środek? My jesteśmy bardzo młodymi ludźmi, wchodzimy w to i czasami sobie sami zadajemy to pytanie. Mhm. Dlatego bardzo mnie interesuje, jak ty do tego podchodzisz. Co, są, są takie modne teraz warsztaty work-life balance. Y ja nie wiem, czy to jest możliwe, tak żeby osiągnąć ten balans. To jest taki trochę chwyt marketingowy. Ja wam opowiem, jak osiągnąć balans między pracą a życiem, żeby to się wszystko, żeby było tu dobrze i tu dobrze. Nie ma tak. Mhm. Czy w ogóle na przykład dwudziesto kilku latek może myśleć o work-life balance? Chcąc osiągnąć tyle? Na przykład co ty? Czy to jest w ogóle realne? Czy to jest dobry moment w ogóle na myślenie o work-life balance? Chyba nie, nie, 20, nie, nie. Lat. Myślę, że to jest dobry moment na to, żeby robić fajne rzeczy. Żeby bo mhm. słuchajcie, bo oczywiście. Wielokrotnie słyszałem, że nigdy nie jest za późno na spełnienie marzeń, nigdy nie jest za późno na to, żeby coś rozpocząć od nowa itd. Tak tak. Oczywiście, że tak, mhm. ale tak naprawdę największy power, słuchajcie, to się ma w takim wieku, jak się ma 20 między 20 a 30 rokiem życia. Jesteś w stanie zrobić wszystko. Ten, ten moment, nie? Ten wszystko. I nie wolno tego przegapić. Masz wtedy najwięcej energii. Twoje pomysły są... Wszystkie szalone pomysły możesz... Tak. możesz one się mogą zmaterializować. Nie ma rzeczy niemożliwych. Potem pojawia się, pojawiają się schody. No bo jesteś trochę starszy. Bo nie domagasz. Bo się dłużej regenerujesz. Bo pojawia się rodzina. rodzina. To dobrze, ale musisz ten czas wtedy trochę pożytkować inaczej. Więc jesteś bardziej zmęczony. No bo Byłeś w pracy 10 godzin, a, tak, a teraz musisz załatwić to w 5 i musisz pracować dwa razy bardziej. Krew z nosa, ale tutaj dzieci, rodzina i tak dalej. Więc, no, więc chodzi też o to, żeby sobie to dobrze wszystko zorganizować. No właśnie, a jak twoja żona podchodziła do Twojego trybu życia? Bo ty jesteś ciągle zajęty, ciebie ciągle nie ma. Jestem przekonany, mm. że ona na pewno wiele razy gdzieś miała gdzie pretensje cię nie ma, chciałaby tak, spędzić tobą tak, tak, czas. Tak, 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 tak. Ja mam, ja mam to szczęście w życiu, że spotkałem miłość. Z, yy, y, to jest. To nie jest takie, takie oczywiste. Możesz przejść przez życie i nie spotkać, możesz być z partnerem, ale to nie jest miłość twojego życia, to jest twój partner. Albo mm -hmm. go zmieniasz dwa, trzy razy, bo się okazało na przykład po dziesięciu latach albo po pięciu, że kurde to jednak nie, bo to się skończyło, a bo to mi się już nie podoba, a bo ona była, trzy lata temu to ona była fajniejsza, teraz nie, nie jest fajniejsza. nie. Mm -hmm. U nas, mówię u mnie i u mojej żony, u Moniki, stało się tak, że myśmy się poznali w szkole średniej. Ja miałem lat 18, ona miała lat 16, czyli ona była młodsza niż moja córka teraz. I naprawdę to było coś takiego, że to była miłość od pierwszego wejrzenia. Taka okay. filmowa. No wiem, że to brzmi trochę infantylnie w tej chwili, ale. To powiedz, jak to się czuje. Jak to się wtedy czuje? Wiesz co, no, to po prostu, wiesz, przychodzi do ciebie jakaś dziewczyna w brązowym dresie, krótko ścięte włosy, i ona mówi, że ona chce ode mnie bloczki na obiad, bo ja akurat w, w, w internecie wydawałem. Zapisuję jej nazwisko, patrzę w oczy i mówię, kurde, coś. Nie wiem. Uwaga, coś. widzowie, słuchacze, szukajcie krótko obsyżonych w brązowym dresie. Bo Słuchajcie, może... patrzę, <laughs> patrzę <laughs> to i duże brązowe oczy i ja w te oczy gapię się i mówię, Boże, jaka, jaki piękny człowiek. Nawet nie, nawet nie mówiłem, że piękna dziewczyna, jaki piękny człowiek. Potem szybko i mówię, nie mogę tego przegapić. Ona gdzieś tam wyszła na, na miasto, na spacer z koleżanką. Ja tam mówię, wejdź do, do kolegi, weź tą, tą koleżankę odciągnij, bo ja tam muszę z tą, się zapoznać z tą dziewczyną. No i słuchajcie, i to był wrzesień, 7 września, bo ja to pamiętam. 7 września myśmy się e, przechadzali ulicami Jeleniej Góry i, i ja tam smażyłem jakieś cholewki i rozmawialiśmy o czymś, nie pamiętam o czym, natomiast w październiku powiedzieliśmy sobie, w pełnej świadomości, po miesiącu, gówniarze, że jesteś, że ja powiedziałem do niej, że jesteś tym człowiekiem, z którym ja się chcę zestarzeć. A ona po mówi, ja, ja mówię, że też. Powiedziałem to rodzicom, oczywiście zabili mnie śmiechem. <śmiech> o, to nie ta, nie pierwsza, nie druga, nie, to, to jest za szybko tak, i tak dalej. A guzik, ja mówiłem, że nie. Ja Więc my, my, my całe życie jesteśmy razem, idziemy ze sobą i niesiemy to wspólnie. Mhm. Staramy się dzielić, nie wiem, czy sprawiedliwie, czy nie. Natomiast ja zawsze mówię w takich sytuacjach, że Rzeczy, które gdzieś udziało, udało mi się zawodowo osiągnąć, to ja bym niczego nie zrobił, gdyby nie moja żona. No, to, to nie ma co ukrywać. To nie jest mój osobisty sukces, że ja jestem popularny, występuję w telewizji, robię kabaret, prowadzę imprezy, pracuję w Radiu Z, robię poranny program. To nie. Gdyby nie moja żona, to ja bym był w ciemnej niedoli. No bo no jak? W jaki sposób bym sobie mógł z tym poradzić? To nie ma. Zawsze. E jak obejrzycie film Hitchcock, jest taki fajny, Antony uh -huh. Hopkins gra, uh -huh. tam jest taka fajna sentencja, za, za sukcesem każdego faceta stoi mądra kobieta uh -huh. I, to jest, i to jest prawda. Więc moja żona oczywiście bardzo często przeprowadza i przeprowadzała ze mną takie rozmowy na zasadzie, że trochę się odklejam, za długo cię nie ma, nie rozmawiamy, musimy to przegadać, ale ja, ja w związku uh -huh. mam tak nieraz, że jestem... Tak zmęczony, taki mam. Ciało siedzi, a mózg już gdzieś w ogóle Odjadzisz, go nie ma. Że słyszysz, ale nie słuchasz. No, nie? Tak, że w ogóle tak. czekasz, bo w ogóle. A, a co? Do, tak, więc e, w, więc ona, mnie, ona mnie zawsze doprowadza do pionu. Y... Fajnie, że tak na bieżąco to wyłapywała te sygnały, nie? Tak, Panie no, no bo od, no, od razu. No. Oto to nie zawsze jest y, wiesz, pewnie, że ktoś to zakomunikuje, to, czasami kłębi w sobie. Nie ma gwiazdorzenia w domu, no, to jest tak, że ja mam a, jakieś super. obowiązki do zrobienia, chociaż oczywiście on, wspólnie się z tego śmiejemy, że ja w związku z tym, że, 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 że wykonuję jakąś inną robotę, to jako facet w domu to no choinkę mam obsadzić. Mówię, dobra, a słuchaj Monia, a gdzie jest siekierka, bo ja bym musiał tutaj w garażu i wchodzę do tego garażu, bo muszę tą siekierkę ociosać. O nie, a, a gdzie leży? Na górze z lewej strony. Nie ma. Przychodzi ona. No leży. Aha, to siekierka. Słuchaj, aha, a gdzie jest stojak? Na strychu. Nie wiem, gdzie co leży. Jak to ma okay. Więc to są takie rzeczy, mm -hmm. do których już trochę przywykłem. No. A wiesz co właśnie propos tego, bo to fajnie zahaczyć, zobacz, a jeżeli chodzi o takiego XXI-wiecznego mężczyznę, to dla niego ujmą jest właśnie to, że nie ogarnia mechaniki, elektroniki. Ale dlaczego tego typu ma być rzeczy. to ujmą? To jest coś takiego, że ja na początku miałem wyrzuty sumienia. O Boże, jako facet powinien potrafić, Wiesz, no, no tak, mój no. ojciec umie zrobić wszystko. Tak. Spaliło ci się gniazko, on to wykręcić, coś zrobi. Ogarnię. Jakaś stolarka, on ci to zrobi. Tutaj trzeba coś przyciąć, przykręcić, on ci to zrobi. Ja nie. Ja mówię ratunku. Niech ktoś przyjedzie, to zrobi. To w ogóle wiesz, no. Ja że, podobnie dlatego pytam, właśnie. Jak to interpretować? A potem, y, bo na początku to był dla mnie taki balast, o kurde, no. nie umiem. A potem, a muszę umieć? No w sumie, no, no właśnie. No ale muszę umieć? Tak, to jest przełamanie stereotypów, No ja zajmuję się czymś innym. Um, mhm. no robię coś, wiesz, no. Umówmy się, gdybyś musiał, to byś, to byś zrobił. zrobił. No, no stary, no Mamy YouTube'a, to teraz wszystko jest, wiesz. Oczywiście, to, to w ogóle Internet wszystko. to jest to jest mega, mega strzał. Ja zawsze jak sobie przy, przyjeżdżają jakieś meble z Ikei i mam to skręcić, albo sobie sam to przywożę i tam jest 758 tysięcy elementów, ja mówię, no i oczywiście, dobra, dam radę. I otwieram tego YouTube'a ja i tu wkręć. Tu... I oczywiście skręcam się, okazuje że tutaj wkręciłem odwrotnie, więc Ej. to zawsze 6 godzin trwa, ale wszystkim udowadniam w chacie, przepraszam, Zrobiłem. Żeby nie było, nie? Instagramie story, wiadomo. Na grupę rodzinną. No. Więc nie musisz, prawie. no. W czymś jesteś dobry, a w czymś nie jesteś. Musisz być we wszystkim dobry, no to, to no nie no. Nie, bo jest takie postrzeganie przez pryzmat jednak tego stereotypu, nie? że prawdziwy facet nie powinien płakać, nie powinien się zewnętrznie, A powinien... bzdura to jest. Kurde, ja ryczę co chwilę, się wzruszam, oglądam film, się wzruszam. Słuchajcie, no naprawdę wzruszają mnie dużo życzliwość ludzi mnie wzrusza, jak ktoś komuś pomaga, ja to widzę, mówię, Jezus Maria, bo to nie jest takie oczywiste. Oczywiście, wiecie, no. No to... Oczywiście, że nieoczywiste, prawda? Więc... Jesteśmy ludźmi. Nie, nie jesteś z kamienia, nie jesteś z komputera, to nie są jakieś procesory. Zachu... Jesteś z żywą tkanką, więc... Cześć, to Ewa Zawadanita. Ja już oceniłam wykolejonych. A ty? Możesz zgrywać twardziele, prawda? I mówisz sobie, że nie, ale to jest bzdura. No ja na Tytaniku sześć razy płakałem, jak byłem w kinie. No to umówmy się. A Robert, odchodząc od tego, bo mnie bardzo ciekawi twoje opinie na ten temat. Dlaczego młodym ludziom jest bliżej do do, do stand-upu, aniżeli do kabaretu. Wiesz, to, to jest oczywiste, dlatego że bardziej możesz się wyrazić, ke, pokazać, opowiedzieć w stand-upie, bo. Yy, Ale jako do... widz, jako słuchacz. Ja mam, yy, mam, taką, mam, tak, mam taki przykład. Jak mój Wiktor miał 17 lat, mówi do mnie: Słuchaj, bo ja swoim kolegom nie opowiadam, że ty robisz kabaret. Dlaczego? No wiesz, bo wy tam się za baby przebieracie, to jest takie, takie wiesz, wiesiadne. nie mówię, synu, Infantyra. już w teatrze antycznym mężczyźni się przebierali za kobiety. Ale wiesz, bo to takie chłop, za babę się przebiera, jakbyś, jakbyś stand-up robił, no to tak, nie? I ja, no. mu te, wtedy wtedy mówię, ja mu wtedy mówię, synu, słuchaj, nieważne czy robisz to, czy robisz tamto. Ważne, żebyś to robił dobrze, że, że, że nie udajesz, że to jest prawdziwe. Sobie to wymyśliłeś. Mhm. Ja sobie tak. wymyśliłem to, bo to było moje marzenie. Wyjść na scenę i odgrywać jakieś scenki i być w tym. I, 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 i rozbawiać ludzi. Mhm. Natomiast Widzowie młodzi, którzy się, którzy mają po 20, tak jak albo moja Hania, która była dwa dni temu tutaj w, w kinie Relax na scenie i obejrzała mój występ, ona ma 17 lat, to powiedziała, że no wiesz, tak czasami było tak sucho, że już tego, ten, ale ogólnie to, to tam jakieś takie fajne mieli się takie żarty, takie wstawki, no tamto z Grażyną, no wiecie, no to jest... Z, z trzeciej strony, y, Czarek zabstrahuje, z którym się z nami bardzo lubię. Powiedział mi, słuchaj, no, ale to jest tak, że w stand-upie robisz bekę ze swojej dziewczyny, a tu w kabaretie robisz bekę ze swojej teściowej, więc, jakby to jest. Inne pokolenie troszkę. Eee, tak, mhm. wiadomo, że Bardzo młody cool. widz, który tak jak który ma 17 czy tam 20 lat idzie na stand-up, ale nie tylko, bo ludzie w moim wieku też kochają stand-up. Idziesz na lotka, czy na I, i te... wczoraj spotkałem faceta, który był 70... jest 71 rocznik i mówi, Jezus, ja lotka uwielbiam. I te żarty. my: ja mówię, dobra, ja znam. Nie? Ale wasze kabarety też. Ja mówię, luz, nie ma problemu. Musiał to dopowiedzieć. Eee, młodym ludziom myślę, że jest bliżej do takiej naturalności, bo w stand-upie nie udajesz. Przedstawiasz jakieś scenki, opowiadasz. Oczywiście to jest ten żart, który mówisz ze sceny, nie zawsze jest yy, on się, no, on jest wymyślony. No, często jest podkolorowany, jak te, te wszystkie rzeczy nie, nie przytrafiły się tak naprawdę. Ja na przykład mhm. w kabarecie, jak robimy kabaret, większość sytuacji, chociaż też przemycamy dużo stand-upu, zmieniamy to, mhm. wszystkie rzeczy, które ja mówię ze sceny, wydarzyły się w moim życiu prywatnie. Mhm. Naprawdę. Aha, tak, no jest wszystko. mi łatwiej mhm. to opowiadać. Do tego dokładam jakiś żart, i to też powoduje w tych takich wyjściach indywidualnych, bo mamy dużo takich wyjść stand-upowych, -up, stand mm. między, między sketchami, że zaczynają też przychodzić młodzi ludzie. Oczywiście moja hanka powie, ale takie suche wiesz, to nie możecie tego robić. <grym> Okej. Okay. Też się uczycie, nie? rozbijacie się jednak, dostosowujecie trochę Tak, do ale też, y, też sobie zdałem sprawę, że nie ma sensu się ścigać z publicznością. Mm. Publiczność kabaretowa jest inna mm. i publiczność, która przychodzi na stand-up, jest inna. Oni dostają zupełnie coś innego. To jest zupełnie tak. inny rodzaj humoru. I no to, właśnie, to jest potrzebne. No tak? właśnie, bo je, zawsze dociera do, docierają do mnie te, te, takie opinie, że te najlepsze czasy kabaretu, mają, że kabaret już mają za sobą. Ale to jest wiktura. To, okay. to jest bzdura, dlatego że mówią to osoby, które się na tym nie znają. Bo, Dobre, bo... na jakiej podstawie ktoś mówi takie, takie rzeczy? Na podstawie tego, że włączył telewizor i zobaczył, że tym, co na drugim kanale leci kabaret i jego to, i jego to zemdliło. Tak. To jest jedna okay. rzecz. To jest jedna rzecz, bo oczywiście telewizja yy, zniszczyła tą taką niezwykłość kabaretu uh -huh. przez to, że jest przestrzeg. Jest dużo programów, one są potem powtarzane po milion razy, i tak dalej i tak dalej. Kiedyś kiedy ja rozpoczynałem yy, kabaret w 2003 2004 roku, uh -huh. to były dwie, trzy może imprezy w Polsce duże które się odbywały i to było wielkie wydarzenie. Boże, jak ja pojechałem pierwszy raz do Opola i wyszedłem w, i stanąłem w tym samym miejscu, gdzie stał Smoleń i Laskowik, mówię, stary, my stoimy w tym samym miejscu. Aha. To jest ta sama, to jest w ogóle, to jest ten amfiteatr. A Robert, potem... my na pa para normalne, to się, można powiedzieć, wychowaliśmy, no. Oczywiście, nie? Słuchajcie, Jacek no to... i, tak. i Prozak, no to legendy, nie? To, słuchajcie, no to to było dla nas w ogóle takie niezwykłe i teraz okay. potem, jak wjeżdża cały ten walec pod tytułem telewizja, no to wiadomo, że oni zabierają wszystko co najlepsze, wkładają, robią, ta, my to zawsze mówiliśmy, jest taka mielonka i powtarzają to w nieskończoność. Po czwartym razie mówisz sobie naprawdę znowu to samo. I potem niestety jakość tego spada. Widzowie to widzą, obserwują w telewizji i mówią: O Jezu, to się skończyło. Hmm. Nie. Dlatego, okay. że są kabarety, które pielęgnują tę sztukę, które występują, które nie występują często w telewizji, które mają dla swojego widza ogromny szacunek. Na przykład kabaret hrabi. Nie będę mówił o swoim. Hmm. Kabaret hrabi, czyli Asia Kołaczkowska hmm. i tak dalej, i tak dalej, Dzięki prawda? Pomocy. Wiadomo. Nie trzeba przedstawiać. Tak. No to oni są takim przykładem. Kabaretu w najlepszym stylu, jest mhm. żart wysokich lotów, taki jak trzeba, nieoczywisty, mhm. są kostiumy. To jest tak, że co rok jest nowy program, nie że jeździmy z tym samym programem przez 5 lat, aż, aż nas zębli. I naprawdę to, pomimo upływu wielu lat, a wcześniej po temu, to jest ciągle ten sam doskonały poziom. To jest, kabaret, to jest taki przykład, którym się zawsze posługuję, bo idąc na występ kabaretu hrabi, dostajesz wszystko to, co jest najlepsze w kabarecie. Ale to nie jest jedyny przykład. Są też, są też gorsze i lepsze kabarety, ale każdy ma swoją widownię, każdy przyciąga, bo, bo ma swoich ulubieńców. Czy się, czy się skończył? Nie ma nowych. Stand -up. To prawda, nie goją was. Stand -up z drugiej strony robią wszyscy. Teraz każdy robi stand up. on taki lepszy, gorszy, oparty, oparty na jakichś historii albo wulgaryzmach, albo no, każdy ma jakiś tam pomysł. A kabaret, a kabaret w pewnym momencie się zatrzymał, i nie ma tych nowych ludzi, którzy przychodzą. Albo jak przychodzą, to robią to nieumiejętnie, bo facet, który ma 20 lat, udaje na przykład dziadka. W ogóle nie no, dlaczego w ten humor? To jest dużo innych rzeczy. No. Kabaret polega na tym, że pokazujesz rzeczywistość w krzywym zwierciadle. Mhm. No właśnie, właśnie, propos tego, na czym polega kabaret. To że on ma śmieszyć, wszyscy wiemy, ale czy wy mieliście jako właśnie kabareciarze, ekipa kabaretowa, taką wizję, taką misję trochę zmieniania światopoglądów ludzi? Coś, ty, żadnej misji. Nie było ogóle. takiej głębi w tym. To jest w ogóle nikogo nie chcieliśmy w ogóle zmieniać. My chcieliśmy tylko wyjść tak i inspirować. zobaczyć. Mówi, choć. Słuchajcie. Jak, no. my, jak ja się spotkałem z Igorem. W 2000 wpadliśmy chyba w. A knajpę. w barze pracowaliście razem, co prawda? Tak, w knajpie. Ja byłem DJ-em, bo był kucharzem. To nie jest mit, to tak było. No. Okay. Ja pamiętam <laughs> tak. I mówię, Igi, będziemy robić kabaret, bo ja miałem takiego kolegę, może byśmy robili kabaret? nie, nie wiem, nie. No ale potem się spotkaliśmy, zaczęliśmy coś pisać. Napisaliśmy pięć jakichś takich skeczy takich sobie no. I, no ale mamy te pięć napisałeś pięć skeczy w ogóle nie że nie, nie mieliśmy żadnych komputerów tylko normalnie w zeszyt pamiętam I to jest może jak to się zgubi to jesteśmy w ogóle pozamiatani to jest jedyny egzemplarz tego nie nauczyliśmy się tego na pamięć i przyszedł do nas kolega i mówi słuchajcie bo my mamy wesele może byście na tym weselu wystąpili i my, no, to pojechaliśmy na to wesele, wystąpiliśmy na tym weselu. To było, chyba było złe. Byliśmy bardzo zestresowani. Ktoś nas nagrał na VHS, na kamerę. Macie to jeszcze? Dał nam. Nie, już żeśmy... To... <grym> Spalili. I my mówimy, mamy swoją pierwszą demówkę, co z tym zrobimy? I wysłaliśmy to do Lidzbarka na przegląd kabaretów. Oni napisali nam, że to jest tak złe, że nie róbcie tego więcej. Myśmy się tak zawzięli, że rok później zajęliśmy tam trzecie miejsce i pojawiliśmy się w telewizji. Nie mieliśmy pomysłu absolutnie na to, co my mamy z tym kabaretem zrobić. Chodziło o to, że wymyśliliśmy sobie, że chcemy to robić. To jest to musi być fajne. Zobacz, jak oni wychodzą do tych ludzi. My musimy też tam, musimy tam być. Mhm. I, I pamiętam, że był taki moment, że malowałem okna to był sierpień, i okna miałem otwarte, mieliśmy taki malutki telewizorek. Mieszkałem w Sieradowie z Moniką. I wychodzą anim rumru, wujciki na jakimś festiwalu. I ja, to było taki strzał, objawienie, to w ogóle szok. I ja tak patrzę i mówię do mojej żony: Słuchaj, ja będę też tak robił. Będziemy taki kabaret. No, tak, dobra, maluj te okna tam, słuchajcie. I myśmy, myśmy po jakimś czasie też byli kabaretem, który w ten sam sposób wychodził i robiliśmy okay. fajne rzeczy. My się skupialiśmy na jednej bardzo fajnej rzeczy. Bez fisiowania, po prostu chodziło o to, żeby robić. Myśmy to uprościli to na maksa. Róbmy fajne rzeczy, okay, śmieszne, okay, które yeah. są zgodne z naszym poczuciem humoru. Yy, dlatego nie ma polityki, bo my w ogóle się na tym nie znamy i uważam, że to jest słabe. Chociaż teraz w, w tej rzeczywistości, w której się obracamy, to wiadomo, że ten żart, że ludzie aż chcą. Ale jakoś niekoniecznie. Nie mówimy o religii, no bo, no co będę opowiadał, zrobił yy, sketch o ministrantach i księżach i w ogóle coś tam. Nie mówimy o orientacjach seksualnych, nie mówimy, nie poruszamy to znaczy. tego. Staramy się, żeby to było takie okej okay do widzów, że oni przychodzą mhm. i czują się komfortowo. A powiedz Robert, yy, czy komicy muszą być zabawni, czy po prostu muszą e, sprawnie pisać scenariusz yy, i być tacy, można powiedzieć, by, potrafi dobrze grać? Jak, na scenie jako aktor. Wiesz co, ale to, czy musi być zabawny, a co w życiu prywatnym, czy na scenie? Na scenie. No, na, w scenie ogóle. na scenie musi być zabawny. Ta, ta jego zabawność może się wtedy jakby yy, pokazywać w różnych płaszczyznach. Nie, jeden ma fisk komikę i potrafi cię rozśmieszyć. Taki Jan Fasola, Jaś Fasola, no, który tak. nie mówi, jest komikiem. On Taka w rodzinę. zasadzie bin. Ale te wszystkie jego miny i ta, ten on się to wymyślił. Ale tak. są też ludzie, którzy gadają, bo nie mają fiskomiki, mają fajne żarty. Jest tak. Jim Carrey, który potrafi z twarzą zrobić właśnie wszystko. Właśnie to znaczy być zabawnym. no właśnie to jest też... Tak, no, bo... więc y, y, na, jesteś zabawny, jeżeli potrafisz rozbawić inne osoby. Wtedy jesteś zabawny, mhm, okay. po prostu. I wymyśliłeś sobie jakiś mechanizm, który y, sprawia, że inni się y, śmieją. Tak. I jesteś to jest zabawny. Ale już w życiu normalnie to, no, to, no, to, to musiałbyś być chyba wariatem. Nie? No, przychodzisz do domu i śwanko, mam teraz taki dla was dobry. Ja jestem trochę taki, no bo okay. czasami odreagowuję swoje zmęczenie tym, że wpadam w taką głupawkę i robię jakieś inne rzeczy takie głupie. Nie? No. I to no. jest też, mm, z jednej strony mi trochę pomaga, bo, 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 bo rzeczywiście jak schodzisz ze sceny, to jest taki moment, że ta adrenalina nagle kuh, tak ci siada mhm. i nagle wiesz, siadasz na krześle i mówisz sobie... O Jezu, nie? Potem jest jeden, drugi dzień, trzeci bez, bez występów i tak na, na, naprawdę robi się, no, że, że potrzebujesz się tak, wygłupiać, się mhm. potrzebujesz się wygłupiać. <laughs> Wiesz, co mnie zastanawia? Mnie zastanawia, jak wygląda teraz na przykład Twoja relacja właśnie z Igorem? Po zakończeniu tej powiedzmy wspólnej ścieżki biznesowej. Jak to teraz No, Ale to, 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 to nie była ścieżka biznesowa. Myśmy robili razem kabaret, byliśmy, byliśmy, by, byliśmy jak bracia, bym powiedział, że to było coś takiego. Myśmy spali w jednym łóżku, łaziliśmy w jednych gaciach, mieszkaliśmy, chodziliśmy do pracy razem. Aha. Jeździliśmy jednym samochodem, spędzaliśmy razem święta. To była taka relacja. On jest chrzestny mojej córki, więc wiecie, no, to jest dosyć bliska bliz ja rzecz. Tego też pytam, właśnie, no. Bliska relacja. Przez wiele lat, przez 15 lat byliśmy razem w kabarecie i to się wszystko układało. Ja myślę, że to, był taka, to była taka osoba, którą ja spotkałem na swojej artystycznej, kabaretowej drodze, taka jak w życiu prywatnym jest moja żona. Spotykasz takiego faceta, on jest ode mnie młodszy o 4 lata. A mimo wszystko mamy bardzo dużo podobnych cech, czujemy tak samo i rozumiemy się bez słów. To jest bardzo potrzebne na scenie, bo wtedy szybko robisz coś na skróty. My się szybko rozumiemy. Rozumieliśmy się i jak oglądam nieraz nasze stare skecze, to widzę i sobie przypominam, jak one się odbywały na scenie. Myśmy nie mieli prób. Myśmy tego nie, nie próbowali. To nie było wymyślone, że ty stoisz tu, a ja tam. Cały balcerza, który uważam jest naszym najlepszym sketchem, to jest sketch improwizowany. To był, mhm. była wymyślona taka scenka o tym, że Jockey przychodzi, bo koń boi się skakać przez przeszkody. Rzecz powstała w ten sposób, że po jednej z imprez firmowych przyszła do nas pani prezes i mówi, do na, na śniadaniu się z nią spotkaliśmy, i ona mówi: mhm. Kurcze, słuchajcie, bo właśnie sprzedałem swoje, jak mam stadninę, sprzedałem konia takiemu szejkowi i bardzo taki jest mi smutno, bo on go pewno tam przerobi na kabanosy, bo ten koń boi się skakać przez przeszkody. Mówię, jak się boi? No normalnie, no nie boi się, no nie skacze, bo się boi. No i sketch powstał. w ten, mówi, Tu to jest super pomysł do sketchu, że przychodzi Karino do e, lekarza, do doktora Porzaka i mówi, że się boi skakać przez przeszkody. I zaczęliśmy ten sketch grać. On był bardzo słaby. To w ogóle nie szło. Mhm. To było jakieś takie trzy i pół minutowe wyciśnięte coś. Mówi, nie, nie poddajemy się, róbmy coś. Działamy. No i potem mówię, no, nie, to, to jednak nie działa. Wymyślmy coś, co będzie to wywalać do góry nogami. No i od słowa do słowa, praca zbiorowa. Zespołowa, dobra, niech to będzie jakiś koleś, który będzie miał zanik pamięci krótkotrwałej, jak ta rybka, rybka Dory, Niech on przychodzi i on tu z, on ma tutaj tylko wejść, wyjść jakieś, po jakąś pieczątkę. I zaczęliśmy ten balcerzak zaczął wchodzić. Od początku miał tutaj zwykły chleb, bo dopiero potem wpadliśmy na pomysł, że można mu to zrobić rzeczywiście, on tu chleb normalny wkładał. A potem miał szczękę już taką u, u, robioną protetykę. I to na początku trwało jakieś 5 minut, 7 minut. To było, to było naprawdę złe. My to graliśmy na Juwenaliach w Krakowie i studenci się nie śmiali. Ja mówię, a my, a to już było takie pod 12 minut i to była taka męczarnia, rzeźnią, Jezus Maria, to nie idzie. To miał być śmieszny sketch. I nagle pykło, bo się okazało, że myśmy z Igorem Wymyślili sobie coś takiego, że zostawiamy w tym dialogu tylko fajne rzeczy, do których się ludzie śmieją. A jak się nie śmieją, to nawet jak się nam to podoba, to to wyrzucamy. I zostało wszystko, to co się ludzie śmiali. myśmy ten sketch grali z 5 lat w różnych tam wersjach. I on od początku do końca powstał na scenie. I zawsze, jak do niego wychodziłem, to mówię, teraz będziemy coś robić dobrego, nie? Perełka, perełka. Wła właśnie się perełka. zawsze zastanawiałem, jak wygląda proces twórczy u was. To musi być tak, że siedzicie sobie wspólnie, nie wiem, przy piwku i zastanawiacie się, co tutaj, co tutaj, co tutaj zrobić i dopiero wtedy Pani kiedy tipa, po prostu płaczecie ze śmiechu, to wtedy to idzie, czy a, to to, nie to tak by było jest? takie, wiesz. Nie, nie, to tak nie działa. To działa zupełnie inaczej. No to wiesz, nieraz po drodze coś usłyszysz, zobaczysz i zapiszesz sobie bo zawsze sobie albo nagrywam na telefon albo robię sobie notatkę. Okay. Wczoraj, wczoraj, poza, wczoraj poznałem taką dziewczynę, która rozmawiała e, i będziemy robić z tego sketch. Nagrałem ją, że ona była w operze była pierwszy raz. Mhm. I pyta się drugiej dziewczyny: "Ty byłeś kiedyś w operze?" No, byłam. Ta druga mówi: "Boże, byliśmy z Arturem w operze. Powiem ci, że i mówi to na 100%. Beznadziejnie. Krzesła, rozumiesz, przykręcone do podłogi. Oni śpiewali i wyobraź sobie, że nawet były napisy. Oni śpiewali o jakichś głupotach. Wolę to bez napisów, bo przynajmniej mogłam sobie wyobrażać. To było za długie. Okay. I, I po prostu wiesz, ja potem się włączyłem w to, że zadawałem jakieś jej pytania, żeby tylko nagrać coś i mamy z tego sketch. Okay. Oczywiście nie ma puenty, ona jest najtrudniejsza. Czasami tak powstają. Czasami powstają tak, że mieliśmy taki sketch, jak przychodzi Roki do lekarza. To powstało z ty tylko z tego, że Igor umiał tak robić. Tak, I my, ty, musimy z tego coś zrobić. Przychodzi do lekarza, lekarz go nie rozumie. Robimy sketch. Wszyscy mówią, durne, fajne, robimy. I zaczęliśmy to robić. Bo... Gdybyśmy się zastanawiali, a fajna, a nie fajne, może nie, a co inni powiedzą, no w nosie to mam. Podoba okay. mi się, robimy to, nie? E... Czasami jest tak, że przynosimy puentę na przykład i do tego coś dopisujemy, to wtedy jest tak. najłatwiej, nie? A czasami, przy, wiesz, jakąś śmieszną sytuację gdzieś widziałeś, no to mnóstwo jest takich rzeczy. Yy, Igor yy, udawał kiedyś, że mówi po francusku, hoj, hoj. i tak powstał Marcel, ten co uczył tańczyć. Tam w ogóle cała reszta była do, doklejona do, tylko do jednego gagu, że on udaje, że on mówi po francusku, okay. więc... Yy... Mariola to też była taka a Mariolka powstała w ten sposób, że ja wziąłem telefon, on gadał i kwa i jedziemy do koleżanki i kwa po drodze y, psy szczekają, jakaś genialne, policja, kuwa, uciekamy, o to w ogóle w, gadał w ogóle wiecie, z bani, to nie? No? I kwa i się potem okazało tego a jego p pe, pe, on pedał nie tego taki suchar nie I tego, i tego i przychodzimy a jego nie było koniec tak mamy to pamiętam, że nagrywaliśmy to na na puławski wynajmowaliśmy mieszkanie razem, bo pracowaliśmy w radiu. Tak. I, ja, I on mówi, o, ale to słabe. Ja mówię, nie, fajne, słabe. No, ja mów, będziemy to grać. On mówi, nie będziemy tego grać. Poszliśmy do radia i mówię, zróbmy taki zakład. Jak będzie, przyjdzie tutaj pięć osób, puścimy im to, oni będą się śmiać z tego, to, to gramy. No i dobra, przyszło pięć osób i wszyscy się z tego śmiali. I, gorący, nie, nie, nie będziemy tego grali. To jest w ogóle, jest, ja nie będę kuwa ja robił y, babę na scenie. Jest, a, słuchajcie, jest impreza. To my, 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 my graliśmy, cześć w Domu Kultury, nie, ten nasz program artystyczny nie, teraz gramy dwie godziny, dwie i pół możemy grać jak trzeba, ale wtedy to było tam kilka skeczy, więc jest tak, że jest trochę za mało. I ludzie biją, że, że chcą bis. No, mówię, no to dobra, no to ja wychodzę na scenę i mówię, proszę Państwa, mam i tu szyję coś z głowy, mamy jeszcze co prawda taki jeden sketch, który dopiero powstaje, ale w zasadzie to już stoi, to już jest, to jest taka i opowiadam historię, to jest oczywiście taka, nawet jeszcze nie była Mariolka, tylko taka głupia laska, która jedzie mm. do koleżanki i za stoi w kulisach Igor, który mówi nie! I, go, i, ten, i, ten, I on wchodzi. To, go wkapał, to, I on wchodzi normalnie tak ubrany i mówi: kwać, dzień dobry, cześć. I zaczyna to gadać. I to weszło. I, poszło. I to weszło. I dopiero potem poszliśmy do sklepu, do lumpa tutaj gdzieś Igor znalazł ten, ten sweter. Przypad przypadkowo. No, to nie było tak, że hmm, potrzebujemy do tego takiego sweterka. Nie, on wyciągnął. O, może ten. A to prawda, że ona miała być dystyngowana, ta Mariolka na początku, jeśli chodzi o ubiór? Że ten swederek trochę zmienił konwencję? Wiesz co, oni coś chyba... Coś tam doczytają. Tak, chyba... To, to było nawiązanie do tego, że Igor się w debiucie spotkał z jakąś dziewczyną, która kwa trochę taka była. Tak, on tak. on, on no, 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 miał no. taki pomysł, żeby ona miała taka, że ona żeby ona była dobrze ubrana. No, ale poszedł do Lumpa, wziął co było. No na no, nie? Włosy, włosy to w ogóle pożyczyliśmy, peruka 800 złotych. To było dużo pieniędzy. Pożyczyliśmy tylko na chwilę od siostry Rafała z kabaretu i już nigdy nie oddaliśmy tej <laughs> nigdy nie wróciła. I no, chwała panu, mamy legendę. Tam, nie? I kwa i w ogóle wiecie, nie? To. No to, to już, ale to, było, to miał być jednorazowy strzał. Potem, e, potem Nina Terentiew, y, 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 która była dyrektorem artystycznym w Polsacie powiedziała, y, kurde panowie, ja sobie kurde nie wyobrażam, że teraz w Sopocie, kurde tego nie pokażecie, ale my nie mamy nowej czycie, to kurde napiszcie. Bardzo dobrze ją odtworzyłeś swoją drogą. I my musieliśmy to napisać, nie? I Ej. potem pisaliśmy następną i następną. Już w ogóle Igor tego nie chciał grać. My, my też mówiliśmy, że może byśmy poszli, no bo, bo wiesz, to ci od Mariolki, z jednej strony to źle, ale z drugiej strony to też powodowało, że od razu nas kojarzyli, no. No A ma potem. To swoje plusy i minusy, Tak, nie? tak. Czyli na dzień dzisiejszy możesz powiedzieć tak z czystym sumieniem, że pomimo tego, że ścieżki zawodowe z Igora mam się rozjechały, to nadal możecie sobie powiedzieć, że jesteście przyjaciółmi? Nie, 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 nie możemy tak powiedzieć. To myśmy, się, myśmy zagrali ostatni występ w 2017 roku w Pruszkowie. 19 grudnia zagraliśmy. Mam go na, cały nagrany w fragmentach zdjęcia. To była nasza ostatnia wspólna, wspólne wyjście na scenę. I od tamtej pory widzieliśmy się chyba tylko dwa razy. Gdzieś no. na ramówce polsatu mijaliśmy się. Mhm. E, to jest taki moment, kiedy, kiedy jest bardzo silna potrzeba pójścia swoją drogą. Każdy ma swoją drogę. Igor powtarzał i on e, wymyślił sobie swoją. Wymyślił, że doszedł do wniosku, że, że nasza droga wspólna to nie jest jego droga, że musi pójść inną. Ja to szanuję, na początku byłem bardzo mocno rozgoryczony, tak jak my wszyscy, bo nagle ej, a jak, przecież mam już rozpędzoną do, do granic możliwości lokomotywę, nagle ktoś wysiada, nie? Więc y, oczywiście to było trudne. Wiesz, Robert, jedno to kwestie zawodowe, a drugie takie stricte już przyjacielskie. Ale tak. nie... to byłem ciekawe, czy jest to możliwe, bo dzieliście bardzo dużą część życia razem. Nie? Oczywiście. O teraz tak, ona znika? A teraz to nie można dalej się a... przyjaźnić. Wiesz, co? No, można się przyjaźnić. My, no, przyjaźń to nie muszę tłumaczyć definicji, przyjaźń, mhm. na czym to Sło, tak. polega, więc mhm. śmiało myślę, że gdyby on miał odpowiedzieć na to pytanie, też powiedziałby że się teraz nie przyjaźnimy. Asum. A brakuje ci go? Brakuje mi tej wspólnej naszej energii. No, to mm -hmm. jest tak, że skupiam się, no bo całe, cała sytuacja z odejściem, z rozstaniem, z rozłamem, a potem z podnoszeniem się z tego, bo ja to też bardzo przeżyłem, to są oczywiście złe rzeczy, negatywne. Mm -hmm. Tylko też się nauczyłem skupiać się na tych dobrych, a tych dobrych było więcej. Mm -hmm. Przecież robiliśmy, zrobiliśmy tyle fajnych Całego rzeczy. Czasu. Przeżyliśmy tyle fajnych emocji, tyle razy płakaliśmy, jak się okazało, że nas ktoś zaprasza do telewizji, że my z tej Jeleniej Góry, że my, my robiliśmy próby na ławce, gdzieś pisać, bo nie było nie stać nas było, żeby gdzieś iść do, do, do kogoś, do Domu Kultury, to już w ogóle, nie? Ktoś nam zrobił dwa zdjęcia, to my mówiliśmy, że mamy sesję zdjęciową, to w ogóle nie mieliśmy nic, słuchajcie. Ktoś nas zrobił dwa zdjęcia? Sesja zdjęciowa. Przepadką? Tak, mamy sesję <śla> zdjęciową, przecież to jakim trzeba być idiotą, żeby kasetę z Wesela... Wysłać do Jurorów. Jeszcze taką, nie? Gdzie to są jurorzy, tam siedzi. Andrus, wiecie, no to są ta, ludzie, którzy się znają. Bitanka, no. Tak. I oni dostają coś takiego, oglądają i patrzą, co jeszcze z wesela, i w ogóle, wiesz, my nie ubrani do jakichś mikrofonów weselnych z tyłu jakiś tam. A ktoś na gitarze brzdenka. A my mówimy, to jest nasza szansa, oni nas zobaczą. Nie? Okay, oni tak, okay. nie róbcie tego więcej. Nie? <laughs> Zmieńcie kierunek kariery. Więc ja. Już sobie to wszystko przemieliłem. I ja tak. się skupiam na tych tak. fajnych rzeczach, na tych, na tych wszystkich emocjach, które nas połączyły i, i one trwały. Nie skupiam się na tym odejściu, nie skupiam się na tym, że teraz się nie spotykamy. Może się spotkamy, może, może w sklepie, może nie dzwonimy do siebie. Mhm. Nie, nie, nie mamy ze sobą kontaktu. Jasne. Nie wiem czego? tego. Tak, jakby czujemy, że to może jeszcze nie jest ten moment. Wszyscy okay. to pytają, o to pytają. Nawet jechałem gdzieś taksówką ostatnio. A ten pana kolega, to wy jeszcze tam razem coś będziecie robić? No wie pan, nie wiem, bo to takie fajne było, to tam. To piękne, Balcerzaka to oglądałem, to, to. No i Mariolka, no to wiecie, to wszyscy. Sentiment. Wszyscy do tego jakby wracają i nie znam odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że on też nie. Że to jest jakby, no wszyscy czekają, Robert, no. To jest kwestia otwarta. Igor robi fajne rzeczy. O no czym on się teraz zajmuje? On, on, on jest. On, tak, występuje sam, ma elementy jakiegoś stand-upu. Ja widziałem tylko fragmenty jego występu. Nie byłem na żywo, więc to jest trudno też mi ocenić, ale, ale znam go, wiem, że jest po prostu maszyną. I więc nie no, jest, jest, jest komikiem z krwi kości, no. więc on, on, on robi tam elementy stand-upu i elementy i, i muzyczne. On zawsze parodiował te wszystkie i to jest jakieś takie fajne combo. I on się lubi tym bawić, i to jest jego droga w tej chwili. Jasne. Kto wie, może kiedyś wiesz. Zobaczymy, co życie przyniesie. A powiedz mi właśnie, jak ty się czujesz w takim monodramie, w takim szalowym występie? Świetnie. Dobrze to ceniasz. Tak, tak. bo to w Na początku się bałem bardzo. To, to, to są dwa różne światy. Jak wychodzisz z kolegą albo z, z dwoma, to już w ogóle jest luksus, i robimy coś razem. No to pilnujesz rytmu. Jak ci się gdzieś noga powinie, to kolega cię wyprostuje. My dobrze wiemy. Szłapiec być <laughs> śmiesznym, nie? Wtedy? No, no. ale Tak, ta, ta, ta odpowiedzialność interakcja. jest rozłożona na dwie, trzy osoby, to w ogóle zupełnie inaczej no. no. wygląda. No. Jak no. wychodzisz no. sam, to jesteś tylko ty, on you. I teraz no. musisz mieć fajne żarty, a nie, że wyszedłeś sobie sam smęcić. Więc dla mnie to na początku było bardzo trudne. Ja się tego bardzo bałem. E, wręcz się wzbraniałem, wszyscy mi mówili, musisz to zrobić. Ty świetnie opowiadasz różne historie, a ja my słuchajcie, to nie jest tak, że na imprezie opowiadasz fajne historie, to wyjdziesz, że tak będziesz robił stand-up. To mhm. tak nie działa. Co druga osoba fajnie opowiada historię. No ale, ale mi się to udało. Przełamałem się, strasznie się bałem. Boże, Jezus Maria. byłem na scenie 12 minut, a wydawało mi się, że, że, to, były 20, dwie, że, to, nie, że to były dwie minuty. Wszedłem i nawet nie wiedziałem to. Do... A teraz już odważnie to robię, gramy. No, jutro nawet jadę gdzieś do Poznania, tam są targi, się odbywają, będę godzinę gadał. Już to umiem. Oczywiście nie, nie mogę powiedzieć, że umiem i jestem świetny. Nie, ja się tego uczę i to jest dla mnie nowe doświadczenie, i się cieszę, że każde następne wyjście jest lepsze niż poprzednie. Że się też uczę na błędach. Widzę, że coś źle zrobiłem, podglądam innych, jestem też otwarty. Nie, że moje jest najlepsze. Nie? Przyjmuję nie. uwagi, chyba na tym polega myślę. Ja się też nauczyłem. Uczyć na porażkach, bo porażki kształtują a nie sukcesy, nie? Turbo jest kwestia. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo wiem, że w prostu chcesz, Robert, na mecz zdążyć. To jeszcze mam jedno pytanie. pomysł na Jako młody chłopak śniłeś, że będziesz pracować w radio, a dzisiaj o czym śnisz? Dzisiaj. O, jakie trudne pytanie. Na koniec. Masz 20 minut, bo zaczynają zaraz. Pierwszy gwizd. Ale czy tak Francja wygra? No poczekaj, tak już... może będzie i Maroko, to nie, wiesz, raczej, czarny ale... koń. Yy... Zawod... Bo to o czym ja marzę, o czym ja śnię, jakieś mam marzenia. Ja bym bardzo, bardzo bym chciał, życiowo bym chciał, żeby... Żeby, żeby, żeby moja rodzina, bardzo się tego boję, bardzo się boję chorób, to mówię tak zupełnie już bez żartu. Chciałbym, żeby byli zdrowi, żebym się nie musiał o, o martwić o to. Yy, I to nawet nie chodzi o moje zdrowie, tylko yy, mam, mam dzieci, mam żonę, chciałbym, żeby, żeby oni byli zdrowi i uśmiechnięci. Żeby wszystko było dobrze, tak po prostu, niech wszystko będzie dobrze. Yy, żeby się po drodze nic nie wydarzyło jakiegoś złego. Hmm. A też wiem, jakie życie potrafi być kruche. Ja bardzo często Przeba. spotykam się z pacjentami onkologicznymi, dla nich też biegam te maratony, jak, jak po prostu... Nie wiem. Gdyby mi coś w łeb walnęło, słuchajcie, nigdy nie jestem przygotowany, biegnę te 42 km. O, 300, na 20 km mówię, naprawdę sam sobie to wymyśliłem. Na 30, 30 płaczę. <grym> te? Teraz te, te tak. tak, teraz robiłem triatlon dla kolegi <grym> poważnie chorego, to na rowerze już jadę na rower, nagle się obejrzałem, czy nikt mnie nie widzi. I mówi, Jezu, nie! Naprawdę. Ale moment, kiedy przyjeżdżasz na metę, kiedy dostajesz ten medal, a potem go możesz, no, on przez chwilę jest twój, Wręczysz. a potem go komuś dajesz, bo mu dajesz nie wysyłasz tak. pocztą, tylko dajesz tej, tej, tej osobie, to mhm. jest Słuchajcie, to w ogóle pff, się nie da tego opisać. To jest, to jest w ogóle. Mhm. Kurwa, mać. No. To jest, to jest Słuchajcie, no to, się, no to są najpiękniejsze momenty. Mhm. Natomiast to ja bym chciał życiowo, żeby było wszystko w porządku. A ja jestem teraz taki trochę rozdarty, bo robię dużo rzeczy naraz i tak sobie, jak rozmawiam z moją żoną, to sobie czasami mówię: a może ja teraz za dużo robię, może jestem przegrzany, a może byśmy na przykład mhm. gdzieś sobie wyjechali. Naprawdę, to nie są żarty. Ja bym zbudował na przykład, bo mamy... Ale na stałe. Mamy hektar ziemi w Puszczy Mariańskiej. To jest 50 km od Warszawy. Kupiliśmy to do lata temu, kupiliśmy to od naszej znajomej. Bym tam postawił dom. Ona mówi, nie umiesz. No ale ktoś by postawił. <grym> Słuchaj, i byśmy tam... <grym> <bunktowała>. <grym> hodowali na przykład kozy. Ona wszyscy jest durnią. No Ale chodzi mi o to, że spokój, że wędkowanie. I no to ona zawsze mnie tak zbija. No ile byś tak wytrzymał? Tydzień, dwa? A potem co? No nie wiem, więc z jednej strony marzy mi się taki odpoczynek, ale taki naprawdę, wiecie, no. Ja tylko powiem, Robert, że my tutaj często spotykamy ludzi naprawdę inspirujących, którzy dokonali wielu fajnych rzeczy, i oni bardzo często mówią: Kurczę, chłopaki, powiem wam, jestem rozdarty. Ta, bardzo często. Naprawdę. Bo to jest, wiesz, no, chciałbyś odpocząć, ja bym chciał gdzieś wyjechać. Kocham podróżować, chciałbym też, nie wiem, no, mieć taką możliwość, bo jej w tej chwili nie mam, żeby sobie na przykład, nie wiem regularnie, nie wiem, załóżmy no, 4 razy w roku gdzieś wyjeżdżać mhm. na drugi koniec świata, nie? Dużo dzięki mojej żonie, bo ona jest, on, ją pasjonują podróże, ona to wszystko organizuje od punktu A do punktu B, wszystko, zawsze jedziemy, ja ten fizyczny z tymi walizkami, więc zwiedziliśmy Stany autem, byliśmy w Japonii, w wielu różnych fajnych miejscach, dzięki niej to zobaczyłem i, i myślę sobie za, zawsze, jak jesteśmy gdzieś w podróży, mówię to jest cudowny moment, że możesz doświadczać tego, tak zobaczyć innych ludzi, zobaczyć, jak są ubrania, zawsze lubię się gapić, kto co ma, jak wiesz, co je. Naprawdę. No tak, no doświadczenie życia. Jadę gdzieś metrem, mówię, kurde, robię zdjęcia tak z ukrycia, bo tak, nie mam takiej odwagi. Mówię, zobacz, patrz, jakie ma fajne buty, jakie ma włosy. Naprawdę, nie? wiesz, Jest gdzieś w knajpie, mówię, zjedzmy tego jeszcze w życiu, nawet nie widziałem jak, jak to się nazywa. Excuse me? Jak to się nazywa, nie? Więc te podróże chciałbym podróżować, mieć taką możliwość, ale. Hmm. Bardzo, bardzo lubię, kocham Jurka Kryszaka, to jest mężczyzna w wieku mojego taty, mhm. często się z nim spotykam na jakichś tam wspólnych projektach i bardzo zazdroszczę mu takiej energii, którą on ma, mhm. czyli on jest tak jest taki wariatem pozytywnym, że on, kurde, robuś, słuchajcie, to jest po prostu, on tą energią by obdzielił całą armię ludzi, nie? Chciałbym takie coś mieć i być czynnym zawodowo do późnych, do, do późnych lat. I żeby nie, nie zgorzknieć, żeby nie. Nie stać się takim narzekającym starszym panem, który mówi, kiedyś za moich czasów to nie to, co teraz. Okay. teraz. Że mi ten entuzjazm, żeby Więc go nie Więc nie, nie mam jakiegoś, chciałbym trochę odpocząć, ale jednocześnie Chciałem trochę sobie. to porzucić, ale tylko trochę, żeby móc to, to robić. Co się nie, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Okay. Okay. Nie ma tutaj jakiś taki, bo to jest, praca, którą robię, no jest ona uzależniająca. Ja się spotykam z ludźmi, wiecie, to jest szaleństwo. Ee, zwłaszcza kiedy jednego dnia gramy dwie imprezy w różnych miastach mamy mm. kończymy mamy 40 minut rżymy jedziemy się nawet nie przebieram za chwilę wchodzimy to już jak sałatkę catering ciągle nie okay. wychodzisz jest coś co są inni ludzie a nasz tak i, czysta karta znowu tak i znowu nie za mm -hmm. chwilę się z nimi spotykasz robisz zdjęcia wiesz to są mm, to jest tak piękne i uzależniające, a jednocześnie wracając do tego, że to jest tylko kabaret, a nie stand-up, ktoś może powiedzieć, słuchajcie, no ludzie kochają się śmiać. No. To jest, ja spotykam prywatnie w ogóle w życiu bardzo dużo, rozpoznają mnie z kabaretu i z tego serialu z tatą tak. bar i nigdy nie spotkałem się z, z jakąś taką... Re, re, reakcją niefajną. Zawsze to są panie Robercie, o Boże, a zdjęcie, a, a zatrzymujemy się, a rozmawiamy, Jesteś a jak pan... bardzo lubię. To, 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 jest, to jest właśnie to, nie? Że, mhm. że, że ludzie chcą usiąść, pogadać i zadać jakieś pytanie ja wiem, że zawsze jak ktoś już się zdobędzie na taką odwagę, to już zatrzymuje się, stoję, poświęcam czas. To o co jest... pytają najczęściej? Wiesz co, no pytają się, a jak powstają skecze, a, okay. a jak to się zaczęło, a czy Klasyki. będziecie jeszcze z panem Igorem coś robić. To co my? E... Klasyki. A że mój ulubiony sketch? No wiecie, no, to, to, to są takie rzeczy, które gdzieś tam nas mocno interesują. Znaczy tych ludzi, którzy, którzy się załóżmy wychowywali na naszych skeczach. Mm -hmm. Natomiast ja też wiem, że to jest trudno Ostatnio jechałem pociągiem, bardzo lubię panią Anię Seniuk. Mhm. Oglądałem ją, byłem w niej szale, szale, szalenie zakochany, jak ona gra w 40 latku. Mhm. I wracam pociągiem, z jakiegoś występu, niedawno, z miesiąc temu. I widzę, że ona siedzi blisko i mówi i, i mówi: dobra, podejdę. Dobra, ale co ja, o co ja zapytam, Przecież nie będę jej pytał tego 40 latka, no to wchodzę Wikipedia czekać, a może I do, potem mi się przypomniał, mówię, ty, ty, durny jesteś. Przecież byłem, z, z, z Monią byłem na jej spektaklu, jak grała z Gajosem mhm. w, w, w teatrze. Poszedłem chwilę i też byłem tak mocno przejęty, że w sumie nie wiedziałem, o co mam zapytać. No. Tak jak pierwszy raz spotkałem Dańca, Marcina Dańca, już jesteśmy na ty od niedawna, więc mogę powiedzieć: Marcina, kiedy nagle jesteś takim chłopaczkiem ze szkoły średniej. Potem jesteś już jedną nogą, robisz jakiś, próbujesz robić kabaret, nagle do twojego miasta przyjeżdża człowiek, yy, po prostu legenda, czyli Marcin Daniec i nagle sobie zdajesz sprawę, że teraz albo nigdy musisz się z nim poznać, musisz mieć z nim zdjęcie, no bo już drugi raz się tego to się już nie wydarzy, nigdy w życiu, więc zrywam jakiś plakat w ogóle i do niego stoimy z moim kolegą, mówię, ty musisz, zdjęcie, musisz mi zrobić zdjęcie z, z panem Dańcem, on wychodzi. Zmęczony po bo tym, bo tym swoim występie, a ja w ogóle z tym plakatem. Przepraszam bardzo, pani Marcin, czy ewentualnie tutaj podpisuję? Oni tam coś tam, dla Roberta, coś tam. Czy możemy zdjęcie? Czy możemy zdjęcie? Oczywiście, no to tak. Obejmuje go, to jest takie śmieszne. Ja nawet chyba to w stand-upie mówię. Obejmuje go i mówię sobie motyk. To jest jeden, jedyny moment, jedna <laughs> chwila. Ona już nigdy nie wróci, musisz coś powiedzieć. jest tak blisko mistrza, musisz coś powiedzieć, co zapamięta na całe życie. I mówię do niego najgłówną rzecz na świecie. Panie Marcinie, ja pana uwielbiam. Game changer. Na co on? Bardzo mi miło. Rozłożyło go to na łopatę. Teraz słuchajcie, kolega robi mi zdjęcie. To jest rok 96. Robi mi zdjęcie. To zdjęcie mam. Teraz wyobraźcie sobie, że opowiadam z pięć lat temu Marcinowi Dańcowi w Opolu po kabaretonie telewizyjnym tę te historię w restauracji. I on mówi: Zmyśla pan. I ja mówię: Nie. Zmyśla pan, ja, nie, nie, nie było takiej sytuacji. I wyciągam to zdjęcie i mu pokazuję to zdjęcie. I on mówi: A ma pan dla mnie takie zdjęcie? Ja mówię: To jest dla pana. I y, dałem Marcinowi Daniecowi to zdjęcie. Mhm. I Marcin Daniec to była jedyna osoba, no bo to pan Marcin Daniec bardzo tego pilnuje. Pan Marcin Daniec to jest pan Marcin Daniec, a nie Marcin Daniec. Mhm. Trzeba sobie zasłużyć? zasłużyć na coś więcej. To jest y i, i, tak, tak. I teraz y, ja jestem dumny, no, mamy wspólne zdjęcie, że zagraliśmy wspólnie w Sopocie i Marcin, Robert. Słuchajcie, uh, wow. to jest, Fajny. dla Fajny. mnie to są, to, ktoś może się z tego śmiać, ale dla mnie, dla, wiecie, dla chłopaczka z Sieniawy, który o, gdzieś tam w kinie Pionier, ja pana uwielbiam, do momentu, kiedy z, z Marcinem jesteśmy na jednej scenie i coś zrobiliśmy, dla mnie jest to powód do... No ja jestem. Mnie to jara. Jestem no jasno. szczęśliwy. Jasno. Naprawdę, nie? Nic dziwnego, piękna, Nic piękna. nie było na skróty. Wszystko po drodze to jest, to, to jest fajne. Z tego jestem dumny. Nigdy my jako kabaret, ani ja jako Ja nigdy nie załatwialiśmy sobie gdzieś poznajomości. Przepraszam bardzo, czy moglibyście nam coś załatwić? Nie. Wszystko Praca. było po prostu, wiecie. Ciężką pracą. I nie mieliśmy żadnej misji. To po prostu hmm. było, chodzi o to, ej, hej, zrobimy coś fajnego. No i tak. Może to jest wystarczająca misja. I tak robiliśmy. I to jest chyba piękna puenta tej rozmowy. Myślę, że naprawdę, naprawdę dobrą rozmowę, słuchajcie, zrobiliśmy dzisiaj. Fajnie, faj, fajnie, nam się rozmawiało. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Naszym gościem dzisiaj był Robert Motyka. Bardzo mi miło. Dzięki. Dzięki Robert. Dzięki. Dzięki za zaproszenie, naprawdę. I do usłyszenia. Już Cześć. wkrótce.